Dziękuję bardzo po takim wstępie, to czuję się specjalnie tu ośmielony, zachęcony, w ogóle zainspirowany, zwłaszcza wizją tamtego świata, bo to niecodziennie się zdarza tak bywać, odwiedzać i wracać zwłaszcza z tamtego świata. Proszę Państwa, tematem tego mojego wystąpienia, krótkiego, bo chciałbym więcej czasu zostawić na rozmowę z nami, jest Polska między kombinacjami operacyjnymi, bo Polska jest przedmiotem, obiektem w tej chwili chyba przygotowania do drugiej kombinacji operacyjnej, bo pierwsza kombinacja operacyjna miała miejsce, rozpoczęła się właściwie w sposób spektakularny 16 grudnia ubiegłego roku, a obecnie jesteśmy świadkami przygotowań do kolejnej kombinacji operacyjnej, która się ujawni być może jeszcze w marcu i będziemy mieli taką powtórkę z marcowych semikaliów, takie idy marcowe tutaj. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Zanim przejdę do przedstawienia tej kombinacji operacyjnej, która już minęła, to chciałbym przypomnieć, że co zresztą jest aktualne i skutki tego będziemy odczuwali właśnie już wkrótce. Komisja Europejska w styczniu ubiegłego roku wszczęła wobec Polski taką bezprecedensową procedurę sprawdzania stanu demokracji i praworządności. Bezprecedensową, dlatego że wobec żadnego innego kraju członkowskiego Unii Europejskiej takiej procedury do tej pory nie wszczynano. No i skoro procedura została wszczęta, to musi się jakoś zakończyć. Tym bardziej musi się jakoś zakończyć, że w lipcu ubiegłego roku ta procedura doznała eskalacji. Komisja Europejska wystosowała wobec Polski coś w rodzaju ultimatum, kierując pod adresem rządu polskiego tak zwane zalecenia do wykonania. Termin wykonania tych zaleceń upływał 27 października. No i minął bezskutecznie, to znaczy rząd polski nie tylko tych zaleceń nie wykonał, ale nie udzielił w ogóle odpowiedzi Komisji Europejskiej na te zalecenia, co zawsze musi pociągnąć ze sobą jakieś konsekwencje, bo Komisja Europejska, podobnie jak żadne inne instytucje, nie może sobie pozwolić na takie ostentacyjne lekceważenie, że można zlekceważyć Komisję Europejską, no i nie pociąga to ze sobą konsekwencji. Prestiż instytucji Unii Europejskiej i tak już dostatecznie został nadwątlony w czasie kryzysu imigracyjnego, kiedy to te instytucje właściwie nie stanęły na wysokości zadania i każde z państw członkowskich musiało sobie radzić z tymi problemami na własną rękę, więc tym bardziej nie mogą sobie pozwolić na dalszą utratę prestiżu. Natomiast pani Beata Szydło w jednym ze swoich przemówień jesienią, późną jesienią ubiegłego roku scharakteryzowała te zalecenia jako ideologiczne i polityczne, a nie merytoryczne, co w czym się zawierała krytyka taka zawoalowana tych zaleceń, więc wiadomo było, że nawet gdyby polski rząd odpowiedzi udzielił, to ta odpowiedź nie zostałaby uznana za zadowalającą. No i drugim takim czynnikiem, który spowodował, że kombinacja operacyjna została wobec Polski tutaj zastosowana, były wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych. W związku z tymi wyborami nastąpiła tam konfrontacja między demokracją kierowaną, a demokracją spontaniczną. Demokracja kierowana polega na tym, że obywatele głosują, ale zgodnie ze wskazaniami pani wychowawczyni. Natomiast demokracja spontaniczna polega na tym, że głosują tak, jak chcą.
No i w tej konfrontacji zwyciężyła demokracja spontaniczna, czego zwolennicy demokracji kierowanej do dzisiaj nie mogą przeboleć, ba, no, nie mogą ochłonąć ze zgorszenia, jak to jest możliwe, żeby obywatele głosowali tak, jak chcą, a nie zgodnie ze wskazaniami starszych i mądrzejszych. No i nasila się polityczna wojna w związku z tym w Stanach Zjednoczonych. Wydawałoby się, że ona się zakończy z chwilą wyboru prezydenta 8 listopada, ale nie, nie zakończyła się. Przeciwnie, sprawia wrażenie, jakby się rozwijała. Kiedy przed świętami Bożego Narodzenia byłem w Nowym Jorku, no to widziałem sam ulotki takie werbunkowe z zestawkami godzinowymi, 18,5 dolara za godzinę, za udział w demonstracji przeciwko Donaldowi Trumpowi. No sam widziałem takie ulotki, więc ktoś to finansuje. Podejrzenia się kierowały, taka pogłoski bardzo rozpowszechnione, kierowały się podejrzenia w stronę Jerzego Sorosa, że to on to finansuje te demonstracje antytrumpowe. W związku z tym tę wojnę polityczną w Stanach Zjednoczonych można, przy odrobinie przesady może, ale można ją scharakteryzować jako wojnę żydowską, bo rzeczywiście środowiska żydowskie bardzo się w tę wojnę przeciwko prezydentowi Trumpowi angażują. Co z tego mają, na co liczą, no to trudno trochę to zrozumieć, ale na pewno na coś liczą, skoro się tak angażują. I ta wojna polityczna, jaka po wyborach prezydenckich w Stanach Zjednoczonych nadal się utrzymuje, bardzo możliwe, że właśnie ona zachęciła Niemcy do rozpoczęcia realizowania kombinacji operacyjnej w Polsce. Dlaczego Niemcy? Dlatego, że w roku 2013, kiedy to prezydent Obama zapalił zielone światło dla przewrotu politycznego na Ukrainie, którego nieukrywanym celem było wyłuskanie Ukrainy z rosyjskiej strefy wpływów i w ten sposób wysadził w powietrze polityczny porządek lizboński, Polska, to Stany Zjednoczone wróciły do aktywnej polityki w Europie Środkowo-Wschodniej, a Polska znowu przeszła pod kuratelę amerykańską. W związku z tym, że Polska przeszła pod kuratelę amerykańską, Amerykanie rozpoczęli przygotowania do odpowiedniego dostosowania sceny politycznej w Polsce dla potrzeb polityki, jaką zamierzają w tym zakątku Europy prowadzić. No i w tym celu doprowadzili do przebudowy sceny politycznej w Polsce w taki sposób, że z pozycji lidera tej sceny została zmieciona Platforma Obywatelska. Ja uważam Platformę Obywatelską za polityczną ekspozyturę Stronnictwa Pruskiego. No a na pozycję lidera politycznej sceny wywindowało się, czy zostało wywindowane polityczna ekspozytura Stronnictwa Amerykańsko-Żydowskiego w postaci Prawa i Sprawiedliwości. No i Niemcy z całą pewnością nie pogodziły się z tym, że ekspozytura Stronnictwa Pruskiego przestała pełnić funkcję lidera politycznej sceny w Polsce. No i wykorzystują każdą okazję, żeby to odwrócić, żeby doprowadzić do politycznego przesilenia w Polsce, w następstwie którego polityczna ekspozytura Stronnictwa Pruskiego wróciłaby na pozycję lidera. No i właśnie taki cel miała ta kombinacja operacyjna, która się rozpoczęła 16 grudnia ubiegłego roku. Wykorzystując pretekst w postaci tam zatargów z dziennikarzami między marszałkiem Markiem Kuchcińskim a dziennikarzami, część opozycji parlamentarnej podjęła próbę zablokowania uchwalenia ustawy budżetowej.
zablokowanie uchwalenia ustawy budżetowej, znaczy nieuchwalenie ustawy budżetowej w określonym terminie, powoduje skutki prawne w postaci możliwości skrócenia kadencji Sejmu i rozpisania nowych wyborów. Decyzja w tej sprawie leży w gestii prezydenta. Oczywiście prezydent Duda takiej decyzji by się nie ośmielił podjąć, ale właśnie o to chodziło, że się nie ośmieliłby podjąć. Zostałby wtedy oskarżony o złamanie konstytucji, tu ze wskazaniem konkretnego już zapisu, no i kombinacja operacyjna rozwijałaby się dalej. W jaki sposób? Ano w taki, że ta grupa opozycyjnych posłów, którzy zablokowali uchwalenie ustawy budżetowej, ogłosiłaby się alternatywnym ośrodkiem władzy, a właściwie nie alternatywnym, ale głównym ośrodkiem władzy demokratycznej, który desperacko stawia opór faszyzmowi w Polsce. No i zaapelowałaby ta grupa o uznanie międzynarodowe ze strony Unii Europejskiej. To gdyby takie uznanie uzyskała, no to mielibyśmy dwuwładzę w Polsce, a wiadomo, że takie uznanie międzynarodowe bardzo by im pomogło. I rzeczywiście koordynacja tutaj wystąpiła, bo Jan Klaudiusz Juncker, przewodniczący Komisji Europejskiej, wyznaczył w trybie nagłym specjalne posiedzenie Komisji Europejskiej poświęcone Polsce, ostatecznemu rozwiązaniu kwestii polskiej, na 21 grudnia, a więc jak już byłoby wiadomo, czy kombinacja operacyjna rozwija się w pożądanym kierunku, to wtedy Komisja Europejska by to zatwierdziła. Krótko mówiąc, zaklepałaby tę nową sytuację, a żeby jej dodatkowo ułatwić zadanie, to do Wrocławia 16 grudnia przyjechał Donald Tusk pod pretekstem uczestnictwa w jakimś takim evencie kulturalnym, ale cel, prawdziwy cel jego przyjazdu do Wrocławia nie budził wątpliwości. Otóż chodziło o to, żeby on z terytorium polskiego, jeżeli kombinacja operacyjna rozwinie się w pożądanym kierunku, to żeby Donald Tusk z terytorium polskiego zaprezentował się jako pełniący obowiązki tymczasowego prezydenta właśnie z ramienia tego demokratycznego ośrodka władzy, który tutaj, no a żeby, wiadomo, że dzisiaj są takie czasy, że wszystko musi być demokratycznie załatwiane, takie nawet pucze, no to przed Sejmem, kiedy w Sejmie rozpoczęło się blokowanie sali plenarnej, to przed Sejmem w trybie alarmowym ściągani z całej Polski zaczęli gromadzić się konfidenci wojskowych służb informacyjnych. Dlaczego podejrzewam, że w większości byli to konfidenci? Oczywiście mogli to być też zwykli ludzie tam w tym gronie, ale konfidenci też musieli być, bo i to świadczyło o randze zadania, jakie tam jest do wykonania pod tym Sejmem. Wśród manifestantów, którzy mieli odgrywać przedstawienie zagniewanego ludu, to pojawił się sam najstarszy kiejkut III Rzeczypospolitej w osobie pana generała Marka Dukaczewskiego. No i ci konfidenci, widząc, że przyjechał rewizori z Peterburga, to prześcigali się w gorliwości, tam rzucali się pod samochody, a niejaki pan Diduszko nawet udawał nieboszczyka, udawał trupa. Położył się, a nad nim w pozie takiej, no niczym pieta, prawda, znaczy matka boleściwa, pochylała się jego małżonka, pani Diduszkowa, niczym jakaś Matka Boska Marcinowa. Ten przymiotnik marksistowska jest tu o tyle uzasadniony, że pani Diduszkowa w cywilu jest kolaborantką krytyki politycznej, więc marksistowska jak najbardziej. No i wszystko się rozwijało w pożądanym kierunku. Nawet sygnał telewizji państwowej został wygaszony na znacznej części terytorium Polski, więc wszystko było w jak najlepszym porządku. Tyle tylko, że moment
moment zaskoczenia został zmarnowany. Mianowicie prezes Kaczyński, którego ja uważam za wirtuoza intrygi, co prawda takiego, który bardzo często się potykał w własne nogi, no i właśnie dzisiaj się potknął. Więc prezes Kaczyński wyprowadził część posłów z sali plenarnej do sali kolumnowej i tam ustawa budżetowa została uchwalona. Oczywiście od razu rozpoczęły się potępieńcze swary, czy ten budżet jest legalny, czy nielegalny. Jedni utytułowani krętacze dowodzili, że nielegalny, ale inni dowodzili, że jest legalny. W związku z tym widać było, że tu rozwinie się bogata doktryna i orzecznictwo, że będą tam publikowane na pewno rozprawy doktorskie i habilitacyjne na ten temat, ale moment zaskoczenia został zmarnowany. To by jeszcze może nie zahamowało rozwoju kombinacji operacyjnej, gdyby nie to, że dokonana w Berlinie ocena głębokości bezkrólewia w Stanach Zjednoczonych w związku z wyborami okazała się chyba jednak nadmiernie optymistyczna, bo w Stanach Zjednoczonych rzeczywiście w roku wyborów prezydenckich zachodzi coś w rodzaju bezkrólewia. Prezydent jest wybierany 8 listopada, ale nie obejmuje swoich obowiązków natychmiast, tylko dopiero 20 stycznia. A w okresie między 8 listopada a 20 stycznia jest właśnie coś w rodzaju bezkrólewia, dlatego że ustępujący prezydent no już nie podejmuje żadnych decyzji, które by wiązały, zrodziły zobowiązania jakieś dla jego następcy. No a prezydent elekt jeszcze nie złożył przysięgi, więc jeszcze nie może objąć żadnych obowiązków. W związku z tym mamy coś w rodzaju bezkrólewia. I najwyraźniej w Berlinie uznano, że no trzeba wykorzystać tę okazję, tym bardziej, że z uwagi na tę wojnę polityczną, o której wspominałem, to bezkrólewie wydawało się głębsze niż zazwyczaj. W związku z tym w Berlinie podjęto decyzję, żeby skorzystać ze sprzyjających okoliczności i przeprowadzić w Polsce fakty dokonane, zanim prezydent Trump obejmie swoje urzędowanie, żeby już go postawić przed faktami dokonanymi, które będzie musiał przyjąć do wiadomości. Dlaczego uważam, że ta ocena głębokości bezkrólewia w Berlinie okazała się nazbyt optymistyczna? No dlatego, że dzień przed rozpoczęciem kombinacji operacyjnej, to znaczy 15 grudnia, przyjechał do Warszawy z kilkugodzinną wizytą Rudolf Giuliani, prawa ręka Donalda Trumpa, i odbył dwugodzinną rozmowę z Jarosławem Kaczyńskim. W trakcie tej rozmowy okazało się, że obydwaj rozmówcy mają wspólnych znajomych, a właściwie jednego wspólnego znajomego, ale za to bardzo o dużym ciężarze gatunkowym, mianowicie pana Leiba Fogelmana. Okazało się, że Jarosław Kaczyński z Leibem Fogelmanem chodził do jednej klasy w szkole, a Rudolf Giuliani Leiba Fogelmana zna, bo wszyscy go znają, w związku z tym on też. Leib Fogelman jest prawnikiem, jest w takiej korporacji, się tam kieruje taką korporacją, która się zajmuje bardzo poważnymi interesami rozmaitymi od strony prawnej. No i a w ogóle czym się poza tym zajmuje, to już to okrywa mgła tajemnicy, oczywiście mgła w pierwszorzędnym gatunku. W pierwszorzędnym gatunku, więc skoro tak się rzecz miała, Leib Fogelman starczy za cały legion znajomych i to odpowiednim ciężarze gatunkowym. No i rzeczywiście czyjaś mocna ręka tak gwałtownie wcisnęła hamulec, że cała kombinacja operacyjna w jednej chwili runęła na pysk i z tej sytuacji niemiecka gazeta Die Welt po kilku dniach zatrąbiła do odwrotu, że no nie udało się, trzeba w związku z tym przynajmniej do czasu pogodzić się z istnieniem Jarosława Kaczyńskiego w Warszawie. No i kilka dni po tej publikacji w Die Welt nasza złota pani oznajmiła, że
przyjeżdża do Warszawy 7 lutego, przyjedzie do Warszawy z gospodarską wizytą. To gwałtowne zahamowanie realizacji kombinacji operacyjnej zrobiło trochę w Polsce zamieszania, dlatego że kiedy już wiadomo było, że wprawdzie Komisja Europejska się zebrała 21 grudnia, ale właśnie w tym się między innymi objawiło, że kombinacja operacyjna spaliła na panewce. Komisja Europejska nie podjęła żadnych stanowczych decyzji wobec Polski, nie miała czego podjąć, tylko wyznaczyła takie jakieś, wystosowała jakieś rekomendacje pod adresem rządu polskiego z 2-miesięcznym terminem na odpowiedź. Góra urodziła mysz, jednym słowem, i tylko ci posłowie, którzy tam okupowali salę plenarną Sejmu, jakoś no nie bardzo wiedzieli, co w tej sytuacji mają robić, czy mają się rozejść do domu, czy nadal tam siedzieć. No i do pewnego momentu siedzieli, niczym ten partyzan z anegdoty, który nie wiedział, że wojna się skończyła i wysadzał tory i wysadzał. Więc to trochę taka była sytuacja śmieszna, no ale w końcu ta blokada została zdjęta. Pan Schetyna też zrozumiał, że już poziom śmieszności jest za duży, że lepiej to przerwać, no i tak się to stało. Pani nasza złota zapowiedziała przyjazd do Warszawy 7 lutego, ale nie przyjechała do Canossy bynajmniej, tylko zanim przyjechała do Warszawy, to pokazała władzom w Warszawie tęgi kij. Tęgi kij, mianowicie oświadczyła, że bardzo jej się podoba koncepcja Europy dwóch prędkości. Co to znaczy koncepcja Europy dwóch prędkości? Ano to, że decyzje byłyby podejmowane w szczupłym gronie załogi Festung Europa, twierdzy Europa, a następnie przekazywane peryferiom, do których się zalicza nasz nieszczęśliwy kraj, peryferiom do wykonania. Peryferie, krótko mówiąc, zostały pozbawione właściwie wpływu na decyzje Unii Europejskiej. To jest taka konsekwencja Europy dwóch prędkości. I z tym przyjechała nasza złota pani do Warszawy. Reakcją na tę deklarację naszej złotej pani, reakcją władz polskich, rządu polskiego, było zaskoczenie. Było zaskoczenie, co pokazuje, że, znaczy stwarza taką poszlakę, że rząd polski nie miał żadnego planu alternatywnego. Mimo że od roku powtarzał, że trzeba Unię Europejską przereorganizować i tak dalej, i tak dalej, ale widocznie tylko tak gadał, natomiast nie miał żadnego konkretnego planu. I kiedy pani nasza złota przyjechała już z konkretnym pomysłem, no to reakcją było zaskoczenie. To zresztą widać niestety i dzisiaj, kiedy to pan prezes Kaczyński próbował użyć Unii Europejskiej, wszystkich państw członkowskich, a przynajmniej niektórych państw członkowskich Unii Europejskiej, jako narzędzia do realizacji swoich prywatnych animozji. No bo, jak państwo wiecie, celem, jednym z priorytetów politycznych Jarosława Kaczyńskiego jest wytarzanie w smole i w pierzu Donalda Tuska. Bo on to rzeczywiście próbuje całe państwo w tym celu wykorzystać, a okazało się, że nie tylko państwo polskie, ale inne państwa w tym celu wykorzystać. No i to się dzisiaj nie udało. Właśnie będąc w Rzeszowie dowiedzieliśmy się, że Donald Tusk został wybrany przy sprzeciwie Polski i nawet państwa Grupy Wyszehradzkiej poparły ten wybór, a nawet pani Theresa May poparła wybór, premier Wielkiej Brytanii. Także Polska została całkowicie w tej sprawie izolowana. To świadczy tylko o tym, że państwo nasze nie funkcjonuje dobrze, że nawet taka operacja
na której Jarosławowi Kaczyńskiemu zależało, zupełnie nie została przygotowana od strony dyplomatycznej, od strony politycznej. I widać było, że to w ostatniej chwili jakieś improwizacje pani Szydło i pan Waszczykowski tutaj odgrywał. No i no Polska została, Polska pokazała całej Europie, że nie jest państwem funkcjonującym prawidłowo, że nie jest państwem funkcjonującym prawidłowo i że no to źle się stało, dlatego nie dla ze względu na Tuska, tylko czy tam Sariusza Wolskiego, bo to wart pac pałaca, tylko ze względu na to, że prestiż Polski na tym bardzo ucierpiał. Co więcej, no i okazało się, że tu moja recenzja Jarosława Kaczyńskiego, że to jest wirtuos intrygi, ale taki, który bardzo często potyka się o własne nogi, no to właśnie się potknął i to także poleciał na twarz. Przy okazji Polska też poleciała na twarz, no to niedobrze się stało, ale już trudno. Proszę Państwa, tym bardziej niedobrze, że jesteśmy w przededniu kolejnej kombinacji operacyjnej, ponieważ wojna polityczna w Stanach Zjednoczonych się przedłuża, a nawet jakby się nasilała, bo to widać, że różne, coraz to nowe inicjatywy powstają przeciwko prezydentowi Trumpowi, a nawet tak jakby się instytucjonalizowały w formy zorganizowane te różnorodne inicjatywy, no to znaczy, że ta wojna szybko się nie zakończy, przeciwnie, może się nasilać i z niewiadomym skutkiem. W związku z tym wszystko, wiele oznak przynajmniej wskazuje na to, że jesteśmy w przededniu kolejnej kombinacji operacyjnej. Takim sygnałem do tego, że szykuje się kolejna kombinacja operacyjna, były listy, z jakimi wystąpiły do Jana Klaudiusza Junckera, przewodniczącego Komisji Europejskiej, organizacje broniące praw człowieka. Wszystkie te organizacje broniące praw człowieka wystosowały do Jana Klaudiusza Junckera petycję, żeby zrobił w Polsce porządek, dlatego że żeby Komisja Europejska zrobiła w Polsce porządek, dlatego że w Polsce prawa człowieka są łamane w sposób no już nieznoszący żadnego, no już przekraczający wszelkie możliwe standardy. W związku z tym oczekują jakichś działań od Komisji Europejskiej. Drugim takim impulsem, który wypłynął z organów decyzyjnych Unii Europejskiej, była deklaracja Fransa Timmermansa, zastępcy przewodniczącego Komisji Europejskiej. Otóż on otrzymał tym razem, już rząd polski wystosował odpowiedź, bo koniec lutego to był upływał termin dwumiesięczny na udzielenie odpowiedzi na rekomendacje i polski rząd takiej odpowiedzi udzielił, to znaczy Ministerstwo Spraw Zagranicznych udzieliło odpowiedzi, ale Frans Timmermans uznał tę odpowiedź za absolutnie niezadowalającą, a w dodatku zawierającą personalne ataki na niego osobiście. No, a to oczywiście on jest specjalnie zawzięty, jeśli można tak powiedzieć, na Polskę, bo wielokrotnie składał deklarację, że w sprawie praworządności i demokracji w Polsce to nie odpuści. Co Królestwo Niderlandów z tego ma i na co liczy, to jest osobna sprawa, ale no Frans Timmermans może się osobiście, nawet emocjonalnie zaangażować, jeżeli poczuł się obrażony, no to jasne. Parlament Europejski, który wyznaczył specjalne posiedzenie poświęcone ostatecznemu rozwiązaniu der polnische Frage, no i teraz przesunął termin tego posiedzenia na 22 marca. Więc rozumiem, że powziął jakąś wiadomość, że coś, że lepiej będzie troszeczkę poczekać na 22 marca. To są te przygotowania, które można nazwać przygotowaniami od góry, bo przygotowania do kombinacji operacyjnej idą dwutorowo, od góry i od dołu. I to od góry to przedstawiłem. Wszystkie instytucje Unii Europejskiej są zaangażowane i dlatego niedobrze się stało, że
Polska tak się zblamowała w tej chwili, pokazała, że nie jest państwem sprawnie zarządzanym, że właściwie no, nie liczy się z jakimiś potrzebami swoich partnerów politycznych w Europie, bo Grupa Wyszehradzka właściwie nie zafunkcjonowała tutaj. Te specjalne stosunki z Wielką Brytanią nie zafunkcjonowały tutaj. Tymczasem no, to myślę, że to jest bardzo dobra wiadomość dla naszej złotej pani, że Polskę udało się w tej sprawie wyizolować. Szkoda, że się udało i szkoda, że w tej sprawie, sprawie, która właściwie dla Polski jest bez znaczenia, natomiast tylko jest osobistym problemem Jarosława Kaczyńskiego i jego obsesji. Niedobrze się stało, ale to mniejsza z tym. Proszę Państwa, jak powiedziałem, przygotowania idą od góry jednym torem i od dołu drugim. Mieliśmy właściwie spektakularny bunt sędziów, którzy podnieśli sprawę zagrożeń dla praworządności w Polsce. No i pod egidą pani pierwszej prezes Sądu Najwyższego, pani Małgorzaty Gersdorf, taka specjalna konferencja została zwołana. Po raz drugi, bo nadzwyczajny kongres sędziów polskich zgromadził około 1000 sędziów na 10 tysięcy. No to jest 1/10. Przypuszczam, że to odpowiada poziomowi agentury w środowisku sędziowskim. Ta agentura była werbowana nie tylko przez wojskowe służby informacyjne, ale również w latach 90. przez Urząd Ochrony Państwa, który przeprowadził operację Temida, operację werbunkową Temida. Szczegóły tej operacji do dzisiaj pozostają niejawne. W związku z tym to ta sprawa przypadkowo wypłynęła przy procesie pewnego sędziego Sądu Apelacyjnego z Katowic. Przypadkowo, ale to tak en passant, ale dowiedzieliśmy się, że taka akcja werbunkowa w ogóle miała miejsce. No i a skoro miała miejsce, to musiała pozostawić jakieś następstwa w środowisku sędziowskim, właśnie w postaci agentury. No i przy takich okazjach to się ujawnia. Zarówno nadzwyczajny kongres sędziów, jak i ta konferencja prawników pod egidą pani Gersdorf, to był sygnał dla zagranicy. Proszę bardzo, no tu wy swoje, a my tu swoje. Dajemy wam sygnał, że zagrożenie praworządności w Polsce nadal się utrzymuje, a nawet jakby się nasilało. No i w tym kontekście moim zdaniem trzeba widzieć te wszystkie demonstracje organizowane przez panie wyzwolone, zarówno Manifa 5 marca, jak i te demonstracje 8 marca. Tam były różne postulaty wysuwane przez uczestniczki tych demonstracji. No, od takich, które by wskazywały na bardzo dotkliwe niedopieszczenie tych uczestniczek. Oni tam przed Sejmem, zwłaszcza te, które manifestowały przed Sejmem, nawoływały, to głośno się domagały, żeby je pocałować w dupę. No, to jest to jakaś propozycja, ale no, widocznie pod tym względem czują się nieukontentowane. No i nie wiadomo tylko, bo nie wyjaśniły, czy przestrzegają higieny, bo to rzeczywiście może potencjalnych amatorów zniechęcać do tego, do takich karesów. No i to są takie postulaty, powiedzmy, osobiste, czy tam erotyczne. Natomiast inne miały charakter polityczny, no a wszystkie były utrzymane w bardzo krytycznym tonie dla rządu, co dostarcza amunicji dla tych kręgów Unii Europejskiej, które chcą doprowadzić do przesilenia politycznego w Polsce. W kolejce czekają jeszcze nauczyciele na tle protestów w związku z reformą edukacji. No i zagadkowe pozostaje stanowisko naszej niezwyciężonej armii. Bo w naszej niezwyciężonej armii złowrogi minister Macierewicz
przeprowadza coś w rodzaju kuracji przeczyszczającej. Tam odchodzą generałowie ważni, nie tylko generałowie, ale i pułkownicy, no a generałowie na odchodnym potrząsają prezydentowi Dudzie, formalnemu zwierzchnikowi sił zbrojnych, pod nosem konstytucjami. Generał Różański tam wyraźnie, to najwyraźniej tą konstytucją potrząsał, więc widać na jakim tle są tutaj, przynajmniej jaki pretekst nasza niezwyciężona armia będzie wykorzystywała, a w dodatku krążą tam takie dowcipy w korpusie oficerskim naszej niezwyciężonej armii, o które nie zapowiadają lojalności korpusu oficerskiego wobec cywilnego kierownictwa Ministerstwa Obrony Narodowej. Jeden taki dowcip jest taki, że poprzednio Ministerstwem Obrony Narodowej kierował lekarz psychiatra, a teraz kieruje nim pacjent. No więc to, jak mówię, nie zapowiada taka recenzja, nie zapowiada lojalności korpusu oficerskiego. No i pytanie, jak w tej sytuacji się zachowa nasza niezwyciężona armia? Jeżeli nasza niezwyciężona armia na nieugięcie stanie na nieubłaganym gruncie obrony demokracji i praworządności, no to będziemy mieli coś w rodzaju stanu wojennego. Dobrze, jak rząd nie zostanie aresztowany pod pretekstem właśnie przestępstw, ciężkich przestępstw przeciwko demokracji i praworządności. No ale w każdym razie coś w rodzaju nocnej zmiany być może nas czeka. I jeszcze ostatnia rzecz, o której chciałem powiedzieć, właśnie to przesunięcie terminu sesji Parlamentu Europejskiego poświęconego sprawie polskiej, termin został przesunięty na 22 marca, a na 27 marca zostało zapowiedziane otwarcie w Warszawie biura amerykańskiego Komitetu Żydowskiego, który pozostaje pod kierownictwem pana Davida Harrisa, tego samego pana Davida Harrisa, któremu pan premier Kazimierz Marcinkiewicz jeszcze w marcu 2006 roku obiecał realizację, spełnienie żydowskich roszczeń majątkowych. No więc widać wyraźnie, że jeśli w tej chwili na marzec jest zaplanowane otwarcie w Warszawie tego biura, które ma oddziaływać swoim zasięgiem na wszystkie kraje środkowej Europy i Republiki Bałtyckie, a więc jego działalność ma się dokładnie pokrywać z obszarem działalności zespołu HERT, który został utworzony w 2011 roku z zadaniem realizacji żydowskich roszczeń majątkowych, odzyskiwania majątku żydowskiego w środkowej Europie. To biuro ma te same zadania, te same cele. W związku z tym bardzo możliwe, że mamy do czynienia z transakcją wiązaną. I tylko pozostaje do wyjaśnienia, kto te transakcje powiązał. Czy nasza złota pani, czy też wykorzystała tylko jakieś obietnice, które złożył prezydent Duda podczas swojej wizyty w Nowym Jorku. Pan prezydent Duda spotkał się tam w konsulacie polskim w Nowym Jorku na dwugodzinnej rozmowie z przedstawicielami żydowskich organizacji działających w Stanach Zjednoczonych. Żaden komunikat ze strony Kancelarii Prezydenta nie został ogłoszony na temat tego spotkania, więc to jest zagadkowa sprawa, co tu jest do ukrycia. To, co wiemy na temat tego spotkania, to wiemy tylko z wypowiedzi, jakiej dla jednej z amerykańskich gazet udzielił Abraham Foxman, przewodniczący Żydowskiej Ligi Antydefamacyjnej. No i Foxman powiedział, że prezydent Duda zobowiązał się do wzmożenia walki z antysemityzmem w Polsce i zapowiedział jakąś legislację, już Foxman nie wyjaśniał, co to za legislacja ma być, oraz że przedmiotem rozmowy były również żydowskie roszczenia majątkowe.
Warto dodać, że po tej rozmowie, jaką prezydent Duda przeprowadził w Nowym Jorku z przedstawicielami żydowskiej organizacji, miała miejsce wizyta delegacji rządowej w Izraelu pod przewodnictwem pani Szydło. No i nie wyobrażam sobie, też żaden komunikat się nie ukazał z tej wizyty, ale nie wyobrażam sobie, żeby sprawa roszczeń majątkowych nie była poruszana. Więc jeżeli teraz zestawimy sobie te wszystkie wydarzenia, łącznie z otwarciem biura 27 marca, to pokazuje, że no coś się szykuje i te przygotowania od góry po stronie instytucji Unii Europejskiej i te przygotowania od dołu angażujące rozmaite środowiska w Polsce w demonstracje przeciwko antyrządowe, które wskazują, że w Polsce mamy do czynienia z kryzysem praworządności i demokracji, no i nasza niezwyciężona armia, enigmatyczna postawa naszej niezwyciężonej armii, to wszystko skłania do przypuszczenia, że może być zastosowana wobec Polski po raz pierwszy w historii Unii Europejskiej, może być zastosowana wobec Polski klauzula solidarności. Klauzula solidarności zapisana w traktacie lizbońskim stanowi, że jeżeli w jakimś państwie członkowskim pojawiło się zagrożenie dla demokracji, to Unia Europejska na prośbę tego państwa może udzielić mu bratniej pomocy, nawet w postaci interwencji wojskowej. Myślę, że z brzmienia traktatu lizbońskiego wynika, że z taką prośbą powinny wystąpić władze tego państwa. No ale jeżeli władze właśnie są powodem tego kryzysu praworządności i demokracji, to jasne jest, że ktoś musi tę władzę wyręczyć i bardzo możliwe, że w takiej roli wystąpią i sędziowie, zaniepokojeni, no to pierwszy prezes Sądu Najwyższego to jest osoba miarodajna, jeśli chodzi o ocenę zagrożeń dla praworządności. No a jeśli chodzi o ocenę zagrożeń dla demokracji, to wydaje mi się, że przedstawiciele naszej niezwyciężonej armii, którzy coraz częściej powołują się na konstytucję i potrząsają nią pod nosem prezydentowi Dudzie, to będą legitymizowali zagrożenia dla demokracji. No i wtedy rzeczywiście przesilenie polityczne może nastąpić. W następstwie tego przesilenia politycznego może wrócić na pozycję lidera politycznej sceny, polityczna ekspozytura Stronnictwa Pruskiego, a ceną za to może być realizacja żydowskich roszczeń majątkowych, co by stanowiło i dla naszego państwa, i dla naszego narodu poważne zagrożenie. W związku z tym nie powiem, że tym optymistycznym akcentem kończę, bo tu nie ma żadnych podstaw do optymizmu. No, są podstawy raczej do zaniepokojenia. No i z tym właśnie państwa nie powiem, że zostawiam, bo tylko na tym chciałbym zakończyć ten wstęp, a w ten sposób przechodzimy do drugiej fazy naszego spotkania, to znaczy państwo będziecie mieli głos, a ja się będę ustosunkował do tego, co państwo powiecie. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Cześć państwu. Jakieś pytanko? Niezaświadnie, historyk angielski Norman Davies powiedział, że gdyby Rzeczpospolita Szlachecka przetrwała, nie byłoby hekatomby pierwszej wojny i drugiej wojny światowej. Być może oczywiście, nie? Ponieważ Polska, tutaj nawiązuje do tematu, nie? Czyli po co Polska jest potrzebna w Europie. Polska w Europie stanowiła taki bufor między tym wschodem a zachodem i te państwa typu nasi sąsiedzi przyjaźnili się do momentu, aż wchłonęły piękną i najjaśniejszą naszą Rzeczpospolitą, a później się tak przyjaźniły bardzo krótko, bo zaraz się chwyciły za łby, nawet od 39 do 41 to długo ta przyjaźń nie trwała, nie? Także... Ja nie wiem, czy taka teza się daje obronić. Ja tylko pytam. Tak, więc ja jeśli
pana interesuje moja opinia, to ja nie jestem pewien, czy Norman Davis ma rację, czy tylko nam takie komplementy prawi, którego nic nie kosztują, bo warto zwrócić uwagę, od tego właśnie należy zacząć, dlaczego Polska miała stanowisko mocarstwowe w pewnym okresie i kiedy ono zaczęło podlegać erozji. Otóż to różne, znaczy miała stanowisko mocarstwowe dlatego, że późniejsi rywale Polski, to znaczy Rosja, wtedy była jeszcze w ogóle słaba i dopiero się wybijała na pozycję jakiegoś regionalnego mocarstwa, bo nawet nie europejskiego, tylko regionalnego, a cesarstwo niemieckie nie stanowiło jednolitego organizmu państwowego. Cesarstwo niemieckie nie stanowiło jednolitego organizmu państwowego. To był konglomerat rozmaitych państwek, które każde z osobna nie miało. I Polska dzięki temu mogła się wybić na stanowisko mocarstwowe, zwłaszcza po pokonaniu militarnym rzeczywistego konkurenta ze strony niemieckiej, to znaczy Zakonu Krzyżackiego. Kiedy ten potencjalny rywal został, kiedy potęga tego potencjalnego rywala została złamana, nic już nie stało na drodze do polskiej mocarstwowości. Ale no, każde państwo, każde mocarstwo kiedyś upada. I można się spierać, kiedy się upadek Polski zaczął, bo według niektórych historyków upadek Polski zaczął się już za króla Zygmunta Augusta. A według innych zaczął się trochę później, mianowicie po potopie szwedzkim. Dlaczego za Zygmunta Augusta? Dlatego, że wtedy jeszcze nic nie sprawiało wrażenia takiego, że już się upadek zaczął, ale to na tej zasadzie, jak to Czesław Miłosz powiada, że w jednym ze swoich wierszy, że jak koniec świata się zacznie, to początkowo nikt go nie zauważy, a potem już będzie za późno. Już ten proces rozwoju wypadków będzie tak zaawansowany, że jak to już będzie widoczne, no to już będzie za późno. Zresztą nie wiadomo, co, jak ludzie by mogli temu zapobiec, chyba to nie mogliby. Więc ten. I za czasów Zygmunta Augusta ten proces, można powiedzieć, że się rozpoczął. On trwał długo, bo to było bardzo silne państwo, więc upadało 200 lat, ale w końcu upadło. Otóż najsilniejszym takim, ale to nie wiem, czy ja tu państwa nie nudzę tymi wywodami, najsilniejszym takim stronnictwem politycznym w Polsce w tym czasie był ruch egzekucyjny za Zygmunta Augusta. Ruch egzekucyjny skupiał średnią szlachtę. Średnią szlachtę i ruch egzekucyjny miał na celu poprawę finansów państwowych, bo tam państwo niby duże, niby zamożne, niby tego, ale zawsze odczuwało, jak to każde państwo, braki finansowe i ruch egzekucyjny, program ruchu egzekucyjnego był nakierowany na poprawę finansów państwowych. W jaki sposób? Otóż w przeszłości królowie polscy dysponowali królewszczyznami. Jak no, król nie mógł tam wynagrodzić swojego faworyta, jakiegoś, który mu się tam zasłużył w ten czy inny sposób, pieniędzy nie miał, ale miał posiadłości. W związku z tym nadawał te królewszczyzny w dożywotnie użytkowanie takiemu swojemu faworytowi. Ale rodzina tego faworyta na ogół zapominała oddawać te królewszczyzny. I z tego urosły fortuny magnackie, na które szlachta średnia patrzyła z niechęcią, bo widziała w tym zagrożenie dla swojej pozycji politycznej w państwie. I uważała, że trzeba
wzmocnić finansowe podstawy państwa w ten sposób, żeby wyegzekwować zwrot tych królewszczyzn, co oczywiście poprawi sytuację finansową króla, a przy okazji podkopie potęgę rodów magnackich. I średnia szlachta odzyska pozycję nadrzędną w państwie i to odzyska ją w sposób trwały. Taki był program ruchu egzekucyjnego. Wydawać by się mogło, że no król powinien to poprzeć. Że król powinien to poprzeć. Król jako taki reprezentant tej średniej szlachty, ale bardzo silnie usytuowany, nie mając konkurencji, nie mający konkurencji ze strony królewiąt, że król powinien to poprzeć. Wszystko na to wskazywało, ale problem polegał na tym, że Zygmuntowi Augustowi Habsburgowie prawdopodobnie podsunęli za żonę księżniczkę chorą na epilepsję. I to w dodatku ta choroba się tak objawiała, że ona dostawała ataków epileptycznych podczas takich małżeńskich zbliżeń. Co u Zygmunta Augusta wzbudziło do niej wstręt fizyczny. I on po prostu jak mógł, to od niej uciekał. I to była bardzo nieszczęśliwa kobieta, ta Habsburżanka. No ale, pojawił się problem przede wszystkim następcy tronu. No bo król nie chciał mieć z nią w ogóle nic wspólnego. Jak mógł, to od niej uciekał. Ona tam nieszczęśliwa była, no ale następcy tronu nie było. I podczas jednej z takich ucieczek król na Litwie poznał Barbarę Gasztołdową, Radziwiłłówną z domu, która była wdową po tym, a siostrą była dwóch takich magnatów litewskich, Radziwiła Czarnego i Rudego. No i król się w niej zakochał. A ci bracia, żeby, że tak powiem, prestiż domu Radziwiłłów podnieść, to zaaranżowali taką pułapkę z udziałem tej Barbary i przyłapali króla in flagranti z nią. No i postawili mu, to nie ma rady, to trzeba tu małżeństwo i tak dalej. No i ten Zygmunt August, nawet nie trzeba było go namawiać, bo on był autentycznie tam zakochany w tej Barbarze. No ale problem się pojawił z zupełnie nieoczekiwanej strony, mianowicie ze strony średniej szlachty, która potraktowała to jako skandal i mezalians, małżeństwo króla z poddanką. Szlachta potraktowała jako znieważenie majestatu Rzeczypospolitej. Ja kategorycznie się temu sprzeciwiali, a to no, król nie mógł tak w Polsce postępować według swojego widzimisię, nawet w takich sprawach, i zaczął szukać sojuszników dla tych swoich projektów matrymonialnych. No i znalazł ich w warstwie magnackiej, ale ci magnaci powiedzieli, żadnej egzekucji królewskiej nie będzie. I król na to poszedł. I król na to poszedł. Zwyciężyło, zamiast poczucia obowiązku, to zwyciężyły maroty. No i kiedy szlachta zobaczyła, że król właściwie ich zdradził, załamał się ten ruch egzekucyjny. Już wytracił całkowicie i każdy się zaczął interesować własną sytuacją. I tak załamał się duch obywatelski w Polsce wtedy. To niektórzy upatrują jako początek upadku państwa polskiego. Początek! A drugim takim momentem to jest potop szwedzki. On trwał zaledwie 5 lat. Ale to mało ludzi w Polsce sobie zdaje z tego sprawę. Zniszczenia, dewastacja kraju w wyniku 5-letniego potopu szwedzkiego jest porównywalna ze zniszczeniami w czasie II wojny światowej. Tak? Tak. I pod względem ludnościowym, znaczy depopulacji kraju, i pod względem strat materialnych. Także to trudno sobie, ale jednak tak. I w rezultacie tej dewastacji kraju w Polsce pojawiła się warstwa społeczna,
której przedtem nie było w ogóle. Mianowicie szlachta Gołota. Szlachta Gołota. Warstwa ludzi, którzy nie mieli żadnych środków utrzymania. Żadnych środków utrzymania, bo ich cały dobytek został zniszczony. Natomiast mieli prawa polityczne. I bardzo szybko nauczyli się komercjalizować te, frymarczyć tymi prawami politycznymi. I tak się narodził masowy Jurgeld w Polsce, czyli agentura. I to rzeczywiście Polskę zgubiło. To już ostatecznie Polskę dobiło, czego z takim wymownym świadectwem jest rok 1720. Jeszcze Polska istniała, jeszcze przed pierwszym rozbiorem było, ale to już jest świadectwo upadku Polski, to spowodowanego agenturą. Mianowicie w Poczdamie stanął w 1720 roku traktat prusko-rosyjski, tajny, którego celem było blokowanie każdej próby powiększenia wojska w Polsce. No i mimo, że tych prób nawet było całkiem sporo, mimo, że niektóre dochodziły nawet do fazy ustawodawczej, to aż do końca istnienia państwa polskiego żadna się nie udała. To pokazuje wpływ agentury. No i to doprowadziło do upadku Polski, bo właśnie trudno. Polska była państwem bogatym. Bardzo dobrą ilustracją tego, jak to na przykład w porównaniu z jednym z państw zaborczych, mianowicie z Prusami. Jest list taki Stanisława Augusta do Katarzyny, gdzie król się skarży na to, że Fryderyk II ustanowił komorę celną w Kwidzynie i tam tłucze strasznie polski eksport przez Gdańsk. I król się skarży, powiada tak, w tym liście do Katarzyny, żeby ona coś zrobiła, już prosi, bo sam nie jest w stanie tego zrobić. I powiada, król jegomość pruski z tej komory celnej w Kwidzynie osiąga dochód, już nie pamiętam, 950 tysięcy rubli rocznie, który jest równy dochodowi z całych Prus brandenburskich. Prusy z tej jednej komory celnej w Kwidzynie podwoiły swoje dochody państwowe. To pokazuje, jak biedne Prusy były, a jak bogata była Polska, że tylko z jednej komory celnej, a przecież handel szedł nie tylko przez Gdańsk, ale i przez tam ze strony Morza Czarnego, między innymi już wtedy, za Stanisława Augusta. I nie dlatego, że Polska była biedna, bo nie była, tylko że Polska nie miała siły zbrojnej, bo ten traktat prusko-rosyjski działał cały czas. I Polska miała w czasach saskich, to jest nawiasem mówiąc, struktura armii jest bardzo podobna w tej chwili naszej do tej struktury z czasów saskich, kiedy było, no my mamy to, na jednego oficera przypada dwóch podoficerów i jeden szeregowiec. Więc taka struktura jest. Więc to w czasach saskich było podobnie. Więc ta armia się nie nadawała do żadnych działań militarnych. To było tam 18 tysięcy na papierze, a tak naprawdę 6. No i to było takie wojsko, które to nie nadawało się do żadnych operacji bojowych, tylko do asystowania na pogrzebach, takich jakichś uroczystych, tam broń sprezentować. To potrafili. Ale no, niczego więcej nie było. To mi się przypomina taki wykład, jakiego słuchałem tam jednego generała, byłego szefa sztabu generalnego, który charakteryzował siły zbrojne, co prawda kilka lat temu, no ale to się tak radykalnie nie zmieniło. I on tam powiedział tak w podsumowaniu, że poza kontyngentem tym, co na misje zagraniczne jest wysyłany, to w pozostałej części polskiej armii nie ma formacji zdolnej do wykonania zadania bojowego innego niż służba wartownicza. No to kilka lat temu, ale to myślę, że się sytuacja specjalnie nie zmieniła. Także tak to wygląda. Więc dlatego wydaje mi się, że ta teza Normana Daviesa nie jest wiarygodna, bo pewne procesy dziejowe, na przykład narastające nacjonalizmy w wieku XIX,
myślę, że by narastały bez względu na to, czy Polska by istniała, czy by nie istniała. Tylko takie dopowiedzenie dołożę, że będąc na polskim statku Rzeszowiak, bo nie wiem, czy pan wie, panie Stanisławie, że Rzeszów ma żeglugę morską, mamy jacht Rzeszowiak, który stoi w Kurkach Zachodnich i nawet tutaj chcemy takie żądania o dostęp do morza, jeszcze zastanawiamy się do którego, ale... Do wszystkich trzech najlepiej, no. Tak, drama tutaj. ABC, program ABC. Ale będąc tym statkiem, tym jachtem Rzeszowiak w Szwecji, jako entuzjasta obronności kraju, powiedzmy, poszedłem do Muzeum Wojskowego, nie? Tak jak 15 będę w Budapeszcie i dowiedziałem się, że Szwecja podczas II wojny światowej nie dlatego nie została napadnięta przez Hitlera, że tam jakieś tam kolaboracje, czy tam jakieś z rudy z żelaza. Prozaiczna sprawa. Szwecja jako chyba 5-milionowy kraj w II wojnie światowej wystawiła milionową armię. Milionową armię, czyli większą siłę zbrojną niż Polska, która miała 32 miliony, nie? Tak? Podczas przed wojną mieliśmy ponad 30 milionów, a mimo to nasza armia nie miała nawet miliona, miała 900 tam parę tysięcy, nie? Więc tutaj widzimy, jak ważną rzeczą jest armia, nie? Na przykład powiedzmy Szwajcaria, która też nie została dlatego napadnięta, że tam jakieś banki były i tam Niemcy mieli też jakieś tam ulokowane środki, tylko jest to kraj górzysty, bardzo trudny do zdobycia czołgami, nie? A każdy Szwajcar, proszę Państwa, każdy Szwajcar ma w domu broń, nie? I to niekoniecznie wiatrówkę, nie? Tylko czasami nawet dość sprawną broń. A Polska w tej chwili jest najmniej uzbrojonym krajem w Unii Europejskiej. Najmniej broni w ogóle w Europie, nawet mężni Czesi są lepiej uzbrojeni niż Polacy, tak, to prawda. Więc tutaj jest taka analogia, że ta armia jest znowu mała. Ja byłem osobiście zwolennikiem poboru takiego do armii zamiłowania, nie? Myślałem, że to pójdą tylko sami ci, którzy chcą i tak dalej, a to tak różnie bywa. Czasami tam idą, bo nie ma pracy w okolicy, albo wujka mamy tam czy kogoś. Ja niektórzy idą z takiego, no, z powołania, chciałem powiedzieć. Mało tego, jak byłem nawet, to nie tylko w Polsce, bo jak byłem w Anglii, w Manchesterze, to akurat zaprosili mnie tacy młodzi Polacy na ćwiczenia. Za własne pieniądze wynajęli fabrykę taką opuszczoną. Tam jest dużo takich fabryk, bo tam już nie ma żadnego przemysłu w Manchesterze. W związku z tym właściciel był w siódmym niebie, że w ogóle tą skorupę ktoś od niego wynajął. I oni tam urządzili takie deskami przepierzenia, takie jakby ulice, zaułki jakieś takie. I pod okiem fachowego instruktora ćwiczyli walki w mieście. Tam w taką broń się wyposażyli, nawet się umundurowali, wszystko za własne pieniądze. Także i tacy są nawet. I to nie w Polsce, tylko w Anglii. Młodzi Polacy w Anglii. Proszę bardzo. Pytanie, czy jest szansa na to, żeby Polska była rządzona mądrze? Czy PiS jest jakby partią, która jest na początku drogi dokądś, czy donikąd, czy jakieś inne miejsce bliżej nieokreślone, czy w ogóle no, jest szansa, żeby gdzieś tam rozumiem. Byli poważnym państwem? Rozumiem. Proszę pana, no ja akurat tutaj moja ocena nie jest optymistyczna. Dlatego, że po pierwsze, widać w tej chwili już po roku rządów Prawa i Sprawiedliwości, że PiS realizuje program przedwojennej sanacji. Przedwojennej sanacji. To wicepremier Morawiecki, który jest kimś w rodzaju takiego gospodarczego dyktatora Polski, on wyraźnie to mówi otwartym tekstem. Czyli na czym polegał program przedwojennej sanacji? Państwo ma być głównym organizatorem nie tylko życia gospodarczego, ale w ogóle całego życia publicznego. Państwo to znaczy kto? To znaczy biurokracja, warstwa biurokratyczna, urzędnicy. No to nigdy to dobrze nie daje nigdy dobrych rezultatów, bo co urzędnicy potrafią? Urzędnicy, to nie jest tak, że oni nic nie potrafią. Potrafią.
wyszukiwać sobie posady bez odpowiedzialności. To potrafią. I to jest pewna umiejętność, ale powierzanie akurat takim ludziom organizowanie życia gospodarczego uważam za wyjątkowo lekkomyślne. Za wyjątkowo lekkomyślne. Po drugie, ten program, to co wicepremier Morawiecki nazywa repolonizacją, to jest właśnie program renacjonalizacji gospodarki, czyli przywracania państwowego nadzoru nad przedsiębiorstwami i tak dalej. Zresztą to robił Eugeniusz Kwiatkowski, który też był takim gospodarczym dyktatorem właśnie sanacji. Kiedyś nawet w Radio Maryja zacytowałem taką wypowiedź Eugeniusza Kwiatkowskiego na zjeździe przemysłowców we Lwowie w 1929 roku. Zapytany został tam przez jednego z uczestników tego spotkania, dlaczego rząd daje kredyty inwestycyjne nawet w sytuacjach, kiedy jest stuprocentowa pewność, że ten kredyt nie zostanie spłacony. I wicepremier Kwiatkowski mówi właśnie dlatego. Mówi, bo to jest najlepszy sposób na przechwycenie kontroli państwa nad przedsiębiorstwami. Więc to trzecia sprawa. Ten cały program jest realizowany za pieniądze pożyczone. Bo narodowy potencjał gospodarczy nie został odblokowany. Przeciwnie, jeżeli mamy do czynienia z tendencją takiej hipertrofii państwa w gospodarce, to musi nastąpić wzrost biurokratyzacji państwa. A biurokratyzacja państwa jest jednym z czynników blokujących narodowy potencjał gospodarczy. I wreszcie po czwarte, Prawo i Sprawiedliwość chce zapewnić sobie rządy o długiej kadencji. W tym celu uruchamia programy rozdawnictwa. Też zapożyczone pieniądze, bo tu już jeden program, z którego rząd jest bardzo dumny, mianowicie Rodzina 500+. On kosztuje rocznie 24 miliardy złotych. Ale na ten rok deficyt budżetowy zaplanowany w ustawie budżetowej jest prawie 60 miliardów złotych. Czyli widać, że to zapożyczone pieniądze jest realizowane. A w kolejce czekają następne programy rozdawnicze. Mieszkanie plus, tam jeszcze dla tych starców, tam leki i tak dalej, darmowe. I jeżeli rządowi uda się te wszystkie programy wprowadzić, to oczywiście to może zapewnić sukces wyborczy w ramach procedur demokratycznych. A nawet gdy mu nie zapewniło sukcesu wyborczego, to nawet następna ekipa ze zgrzytaniem zębów musiałaby te programy realizować. Dlatego, że one z punktu widzenia prawnego rodzą prawa nabyte. A co prawda ustawa dezubekizacyjna pokazuje, że tam jak trzeba, to się przechodzi nad tym do porządku, ale w tym przypadku chyba nie, bo zakres beneficjentów tych programów rozdawniczych jest tak duży, że w warunkach demokracji politycznej nikt się nie odważy na to podnieść ręki. Krótko mówiąc, w następstwie tych wszystkich posunięć państwo jest wpychane w jednokierunkową ulicę, z której nie ma odwrotu, chyba że się odstąpi od procedur demokratycznych. Chyba że się odstąpi. To, co Kisielewski kiedyś mówił, wziąć za mordę i wprowadzić liberalizm. Nie ma takiej siły w tej chwili na scenie politycznej, która byłaby do tego zdolna, bo armia nie jest do tego zdolna, z całą pewnością. Proszę pana, no ja u niego w duszy nie siedzę, więc ja nie wiem, co on tam, ale wydaje mi się, że tak, bo on zresztą sam, i to ciekawa rzecz, wicepremier Morawiecki to powtórzył teraz, tę datę. Rok 2027. Nie wiem, co się wtedy ma stać, ale Jarosław Kaczyński też kiedyś taką datę, jako datę graniczną
to chyba już, nie wiem, zamierza tam się przenieść na tamten świat, może, no, być może, bo to już on jest prawie, znaczy on jest chyba rok młodszy ode mnie, czy dwa lata, więc to życie w roku 2027 to już jest całkiem możliwe. Ja chyba już nie dożyję, a no to on też może, a potem już niech będzie potop, prawda? Niech się tam martwi kto inny. A wie pan, to jest, mówię, ja u niego w duszy nie byłem. Natomiast wydaje mi się, patrząc na to, co on robi z bratem swoim, nieżyjącym, że krzewi kult tego brata swojego, no to jak brat, kult brata krzewi, no to tym bardziej chyba swój, prawda? Musi zadbać o to zawczasu. Otóż ja kiedyś nawet napisałem w najwyższym czasie taki artykuł Exegi Monumentum Ere Perennius. Wznoszę pomnik trwalszy od spiżu. Jak już Jarosław Kaczyński się przeniesie na tamten świat, to bardzo możliwe, że nastąpi godzina prawdy. Ale z tym większym sentymentem ludzie będą wspominali błogosławione czasy prezesa Kaczyńskiego. Za Kaczyńskiego to się żyło. Tak jak teraz Gierka wspominają. Przecież Gierek dokładnie to samo robił. Stworzył iluzję dobrobytu za pożyczone pieniądze na kilka lat. Kaczyńskiemu może się to lepiej udać z jednego tylko powodu. Nie dlatego, że on robi to w sposób bezpieczniejszy z punktu widzenia gospodarczego, bo nie. Tylko, że w 70-tych latach, czy na przełomie lat 70-tych, 80-tych, Zachód był zainteresowany krachem, z wywołaniem krachu ekonomicznego w obozie socjalistycznym. No i to się... Kiedyś Henry Kissinger, nie kiedyś, w 90 roku, Radek Sikorski, jak jeszcze był normalnym człowiekiem, bo wtedy jeszcze był normalnym człowiekiem, przeprowadził z nim, z Henry Kissingerem, taki wywiad telewizyjny. Bardzo ciekawy zresztą. I między innymi zapytał go, czy te kredyty, które Zachód dawał obozowi socjalistycznemu i sowieciarzom i nam w latach 70., czy to wynikało z dobrego serca, czy też towarzyszyła temu jakaś polityczna kalkulacja. I Kissinger bez chwili wahania powiedział, oczywiście, że towarzyszyła temu polityczna kalkulacja. Myśmy dążyli do tego, żeby te kraje socjalistyczne uzależnić od tych kredytów, tak jak się narkoman uzależnia od narkotyków. Już potem nie może bez nich wytrzymać. A jak już nie będzie mógł bez nich wytrzymać, to wtedy postawić mu warunki polityczne. Coraz twardsze. No to jak raz się udało, to dlaczego nie wyprowadzić drugi raz? Prawda? Tylko, że wtedy Zachód był zainteresowany wywołaniem kraju. A teraz nie jest. A teraz nie jest. Dlatego to może gospodarka się nie załamie w sposób spektakularny, tylko będzie gniła. I ten proces gnilny można rozciągnąć na lata. Tak jak się teraz na przykład rozciąga w sposób sztuczny bankructwo ubezpieczeń społecznych. To jest faktem, tyle tylko, że rozciąga się to na lata. Żeby tu nie płoszyć potencjalnych ofiar, bo... No, po co mielibyśmy informować ludzi, słuchajcie, za parę lat to będzie katastrofa i każdy dostanie tam równowartość 150 czy 200 dolarów. Jak mu się nie będzie podobało, to dostanie kopa w tyłek i tyle. No to po co tak ludzi straszyć? Nie trzeba im powiedzieć, że jest dobrze, a będzie jeszcze dobrzej, prawda? Takim trzeba mówić. No. Proszę bardzo. Bo my tu z kolegami staramy się pracować na swoim, a teraz jest, no i tak rozmawiamy, jest teraz reorganizacja skarbówki, wchodzi tak zwany jednolity plik kontrolny, to jest taka smycz. Już wszedł teraz, tak, tak, pierwsza taka smycz, na której do kontroli przedsiębiorstw. Mhm. No i tak jak rozmawiamy, to różne głosy są i niektórzy na przykład twierdzą, że może to dobrze, że zostanie to uszczelnione,
że ta luka VAT zostanie domknięta, że już wszyscy zostaną objęci ZUS-em łącznie z uczniami. I może jeżeli to tak wszystko zostanie objęte kontrolą, to może już nie będą podnosić tych podatków i komplikować tych warunków, w których nam przychodzi pracować. Proszę pana, to ja tylko zacytuję opinię Mikołaja Machiavellego z Księcia, który powiada tak, bo nie ma rzeczy, która by w równym stopniu sama siebie pożerała, jak właśnie hojność. Uprawiając hojność, sam niweczysz jej źródła i albo popadając w nędzę, staniesz się przedmiotem pogardy, albo popadając w zdzierstwo, staniesz się przedmiotem nienawiści. Tak? No to jesteśmy, raczej popadamy w zdzierstwo, bo uszczelnianie to jest elegancka nazwa zdzierstwa. A kto upilnuje strażników? Joan, to w tym posunięciu co do rozszerzenia uprawnień kontroli skarbowej, to ja to widzę, że to jest taki, z takiego rosyjskiego ducha to wyrasta. Rosjanie mają takie porzekadło. Nikt nie jest bez grzechu wobec Boga, ani bez winy wobec cara. Więc jak się go odwiedzi, zwłaszcza o 3 nad ranem, to zawsze albo można go przyłapać na jakimś gorącym uczynku, albo jak się go przyciśnie, to przyzna się do jakiegoś grzechu w końcu. No, dla świętego spokoju się przyzna, żeby już mu dać spokój, żeby już go nie lać. To jest ta odrażająca, odwrotna strona medalu hojności. No bo to skądś trzeba wziąć na to pieniądze. Będzie się uszczelniało nas. No, tak nas uszczelnią, że nie będziemy mogli oddechu złapać. Także ja wolałbym, wie pan, można uprawiać hojność, ale no, każdy rozsądny człowiek to chyba nie przekracza możliwości umysłu ludzkiego, zrozumienie, że jak się chce kogoś okraść, to najpierw trzeba mu dać szansę, żeby się dorobił. No bo jak się nie da mu takiej szansy, to nawet nie ma z czego go okraść. Najpierw mu trzeba dać szansę, żeby się dorobił. A tu nawet, zdaje się, nie dostaniemy tej szansy. Więc to jest właśnie ten tragiczny taki rys tego, co mówię, państwo jest wpychane w jednokierunkową ulicę. I nawet tacy zwolennicy gospodarki rynkowej, jeśli by to będą musieli to robić. Nie będą mieli wyjścia. Albo zrobić zamach stanu i stłumić wszelkie takie, że tam prawa nabyte, tak jak Hitler kiedyś zrobił, jak wyrzucił z wojska generała Heppnera. A ten się tam do sądu podał, państwo, w czasie wojny. Do sądu podał państwo, że bo utracił emeryturę jakąś wojskową i że tu praw nabytych dochodził. I wygrał. Hitler się tak wściekł, że wydał jakiś dekret, takie postanowienie, bo to postanowienie Führera było, że żadnych praw nabytych już nikt nie ma. Teraz to tylko ma obowiązki wobec państwa. Pisze ten David Irving w tej książce Wojna Hitlera. Bo wspominał o tym nie bez pewnego rozbawienia. Jak to generał Heppner sądził się i wygrał. To ciekawa rzecz, że można było w czasie wojny, chyba to był 41 rok, wygrać z państwem za Hitlera. Sądy jeszcze ciekawa rzecz. No, to proszę? Nie, jemu się nic nie stało. Nic w każdym razie nie wspomina. Zdaje się, że on umarł śmiercią naturalną, ten Heppner. Proszę? Nie, no tam, nie wiem, on chyba, znaczy nikt tam żadnych oskarżeń o zbrodnie
wobec niego specjalnie nie kierowała, chociaż on dowodził korpusem pancernym w 1941 roku na froncie wschodnim, to tam prawdopodobnie wykonywał ten rozkaz o komisarzach. On musiał wykonać, tak jak inni, przecież no, Guderian i inni, to tam niektórzy dowódcy nie ogłaszali tego rozkazu, nie odczytywali tego rozkazu, ale inni odczytywali. Nie wiem, jak to było z Heppnerem, po prostu nie pamiętam. Proszę Państwa, na następny tej górze. Niech Pan stanie. Ja mam takie pytanie, czy Jarosław Kaczyński w obliczu tej kombinacji i ze stroną żydowską i z Niemcami, czy on się nie chwyci brzytwy w pewnym momencie? I nie obieca Żydom spełnienia tej roszczeń w ramach wyłamania się z tego układu. Proszę pana, ja myślę, że nic by mu to nie pomogło. Nic by mu to nie pomogło, bo ja tu nie powiedziałem jeszcze o jednej rzeczy, ale to warto dodać, że słaba pozycja rządu polskiego, taka negocjacyjna pozycja rządu polskiego słaba, wynika z jednej jeszcze okoliczności. Mianowicie stąd, że 18 czerwca 2015 roku miała miejsce w Warszawie taka konferencja, Międzynarodowa Konferencja Naukowa MOST, w której wzięli udział przedstawiciele największych łubeckich dynastii w Polsce, i uczestniczyli w tej konferencji również ubecy z Izraela, dlatego była międzynarodowa. I ci ubecy z Izraela żyrowali pewną polityczną ofertę tych największych ubeckich dynastii wobec Amerykanów, żeby Amerykanie wciągnęli tych starych kiejkutów na listę naszych sukinsynów. I chyba ich wciągnęli. Na taką poszlaką, która wskazuje na to, że ich wciągnęli, to jest ta polityczna wojna, którą mamy. Gdyby tak nie było, to by nie było politycznej wojny, a w każdym razie nie w aż tak, nie aż takiej, bo każdy ubek by się starał ratować na własną rękę, udawałby, że go nie ma, od rana do wieczora chodziłby w czapce niewidce, żadnej ostentacji by nie było, a tu ostentacja jest. Generał Dukaczewski osobiście się stawia na demonstrację antyrządową. No, to znaczy, że wcale się nie boi, że go ktoś rozpozna i powie: o, proszę, nie. Tylko właśnie po to, żeby był rozpoznany, żeby go każdy zobaczył. Otóż jaki jest rezultat tego? Amerykanie to zrobili. W rezultacie rząd polski musi o względy naszego najważniejszego sojusznika rywalizować ze starymi kiejkutami. I zawsze stoi na pozycji przegranej, bo stare kiejkuty zrobią to za napiwek. To samo. Dlaczego Amerykanie to zrobili? No to z ich punktu widzenia jest korzystne. Tylko idiota stawia wszystko na jedną partię. A co zrobi, jak mu ta partia zacznie grymasić? Zacznie mówić: o, my po to jeszcze zrobimy, ale tamtego to już na pewno nie. I to wtedy co, szukać nowego przyjaciela, a gdzie go szukać ze świecą, prawda? Już go trzeba mieć zawczasu znalezionego. I jak tak partia jakaś powie, że my tam czegoś nie zrobimy, naprawdę nie zrobicie, no to ja poproszę tych, o, mam tu przyjaciół, oni mi wszystko zrobią. Oni mnie tak kochają, że mi wszystko zrobią za darmo. W rezultacie to się nazywa divide et impera, dzieli rządź. Od starożytności to działa, no to dlaczego tego nie stosować? I w rezultacie Polska nie może odnosić korzyści, które by mogła w innych okolicznościach odnosić, gdy na przykład tych starych kiejkutów nie było, gdyby ich ktoś pozabijał, to Polska mogłaby odnosić korzyści, które chociażby z faktu przynależności do NATO. Chociażby z faktu przynależności do NATO, bo to nie jest tak, że Polska nie wnosi do NATO żadnego ważnego aportu. Wnosi terytorium, udostępnia Amerykanom terytorium swoje,
dla potrzeb ich rozgrywki z Moskalami, globalnej rozgrywki z Moskalami, ryzykując w razie czego zniszczenie tego terytorium. Ze wszystkim, co tutaj jest, to nie jest z naszego punktu widzenia bez znaczenia. I dlatego Polska powinna uzyskać wynagrodzenie za to. Dlatego jak był prezydent Obama w Warszawie w czerwcu 2014 roku, to dwukrotnie mówiłem na antenie Radia Maria, że teraz nie powinniśmy powtórzyć błędu prezydenta Kaczyńskiego, który się podjął roli, niebezpiecznej roli amerykańskiego dywersanta na wschodnią Europę za darmo. Teraz powinniśmy poprosić o dwie przysługi wzajemne. Po pierwsze, żeby rząd amerykański się zobowiązał wobec nas, że nie będzie wywierał na Polskę żadnych nacisków w sprawie żydowskich roszczeń. My żydowskie hałasy jakoś byśmy wytrzymali, najwyżej sami byśmy zaczęli hałasować, natomiast amerykańskich nacisków możemy nie wytrzymać. To jest pierwsza rzecz. A druga, że Polska, podejmując się roli dywersanta, siłą rzeczy staje się państwem frontowym. No to spodziewalibyśmy się, żeby Stany Zjednoczone będą traktowały Polskę tak samo jak inne państwo frontowe, to znaczy Izrael. Czyli kroplówka finansowa 4 miliardy dolarów na modernizację i dozbrojenie armii rocznie, 4 miliardy dolarów rocznie, tyle Izrael dostaje. No i udogodnienia wojskowe takie, jak korzysta Izrael. I to jest takie minimum, jeżeli się mamy podejmować takich rzeczy. A jednocześnie no, odblokować narodowy potencjał gospodarczy, bo to tutaj są ogromne możliwości. Tyle tylko, że to przez trzy czynniki ten narodowy potencjał jest zablokowany. Przez wadliwy ekonomiczny model państwa, kapitalizm kompradorski, jak ja go nazywam, przez postępującą biurokratyzację państwa i przez niemiecki projekt Mitteleuropa z 1915 roku, który przewidywał dla wschodniej Europy, środkowo-wschodniej Europy, rolę takich państwa, pozornie podległe, ale niemieckie protektoraty, o gospodarkach niekonkurencyjnych, tylko peryferyjnych i uzupełniających gospodarkę niemiecką. To przecież tak jest. I to, że nasza gospodarka nie może być konkurencyjna, tylko peryferyjna i uzupełniająca, to ją oczywiście blokuje na pewnym poziomie, na wyższym. Ile patentów Polska zgłasza? A ile Niemcy, prawda? Samodzielnie aspiryny nawet nie moglibyśmy produkować. Oto takie są skutki. Proszę bardzo. Odnośnie polityki międzynarodowej. Mamy Europę, powiedzmy, dwóch prędkości. Europa Wschodnia na to się nie zgadza. Co się dzieje dalej? Jeśli mamy rozpad Unii, co się z Polską stanie? Proszę pana, teraz mamy wbrew pozorom, tak, jest i niedobrze, ale i dobrze, bo to w ramach myślenia pozytywnego, to nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, prawda? Zachwiało się niemieckie przywództwo w Europie. No to dobrze, grozi to rozpadem Unii Europejskiej. Tu na to trzeba być przygotowanym i to trzeba uważać, bo jak się rozpada jakaś większa całość, to pierwsze pytanie, jakie się pojawia, jakie granice będą miały części składowe, które się z tej całości wyłonią. A nawet jeżeli nie padłoby pytanie o granice, to na pewno padłoby pytanie, jaką pozycję wyjściową będzie miała każda część składowa, która z tej całości się wyłoni. I w tej sytuacji jest na 100% pewne, że państwa silne i mądre próbowałyby poprawić swoją pozycję wyjściową kosztem państw słabych i głupich. Polska niestety do tych najsilniejszych i najmądrzejszych nie należy, więc to trzeba sobie z tego zdawać sprawę, że nie jesteśmy przygotowani na to. Ale jest pewna szansa, mianowicie Donald Trump w swoich wystąpieniach, a przede wszystkim ustami swojego kandydata na
ambasadora Stanów Zjednoczonych przy Unii Europejskiej, niejakiego Teodora Malloka, który udzielił wywiadu BBC, opowiedział się za pewną zmianą funkcjonowania Europy. Otóż opowiedział się, bo tak można odczytać to, co mówił ten Mallock zwłaszcza, za powrotem Europy do formuły konfederacji, czyli związku państw. Bo według tej formuły Europa funkcjonowała aż do traktatu z Maastricht. Traktat z Maastricht wszedł w życie w 1993 roku i traktat z Maastricht odszedł od formuły konfederacji, czyli związku państw, na rzecz formuły federacji, czyli państwa związkowego. Zmienił formułę Unii Europejskiej w ten sposób, w sposób zasadniczy. Traktat lizboński to jeszcze utrwalił i pogłębił. I Trump powiada, to dobrze, trzeba by się tego uchwycić i zaproponować administracji obecnej, amerykańskiej, poparcie koncepcji, powrót do koncepcji heksagonale, ale uzupełnionej i poprawionej ze Stanami Zjednoczonymi jako protektorem. Przypomnę, o co chodziło w tym heksagonale. Otóż w 1988 roku, jak już zapowiedź ewakuacji Imperium Sowieckiego ze środkowej Europy wywołała efekt politycznej próżni, to w Budapeszcie miało miejsce spotkanie czterech państw środkowoeuropejskich, Włoch, Jugosławii, Austrii i Węgier. I tam podpisali porozumienie o współpracy politycznej od czworga sygnatariuszy, potocznie zwane kwadragonale. Do tego porozumienia dołączyła Czechosłowacja jeszcze przed aksamitnym rozwodem i stąd pentagonale. I Polska jako szósty sygnatariusz, czyli heksagonale. Liczyli, znaczy celem było wykorzystanie sprzyjającego momentu dziejowego, znowu się próżnia polityczna wytwarza w środkowej Europie, żeby stworzyć fakty dokonane w postaci takiego systemu reasekuracji niepodległości. I liczyli na to, że Rosja nie będzie w stanie tego storpedować, bo się pogrąża w zapaści znowu. A Niemcy, które wprawdzie nie pogrążają się w zapaści, też może nie będą w stanie tego storpedować, bo są skrępowane rozmaitymi powiązaniami w ramach wspólnot europejskich. I jeśli chodzi o Niemcy, to te rachuby się nie sprawdziły. Niemcy, kiedy odzyskały swobodę ruchu w Europie, co nastąpiło po 12 września 1990 roku, po podpisaniu w Moskwie traktatu 2+4, Niemcy natychmiast przystąpiły do wysadzania w powietrze heksagonale. I wysadziły je w taki sposób, że zachęciły dwie republiki jugosłowiańskie, Słowenię i Chorwację, do proklamowania niepodległości. Co prawie natychmiast postawiło Jugosławię, która miała być bałkańskim filarem heksagonale, w ogniu wojny domowej. A pozostali sygnatariusze, widząc, jak to wygląda politykowanie za niemieckimi plecami, natychmiast się od tego zdystansowali. I próżnię polityczną od tej pory w Europie Środkowej wypełniają Niemcy, rozszerzając Unię Europejską na wschód. Unię Europejską, której były politycznym kierownikiem. I powrót do heksagonale polega na tym, bo dlaczego Niemcy sobie tak łatwo poradziły? Bo heksagonale nie miało silnego lidera, ani nawet silnego protektora. Otóż heksagonale uzupełnione i poprawione to jest ze Stanami Zjednoczonymi jako protektorem. To jest około 80 milionów ludzi w tych państwach tak zwanego Międzymorza, bez Ukrainy. Więc to nie stanowi zagrożenia dla nikogo, bo same Niemcy mają 80 milionów ludzi. Ale przy odpowiednim wzmocnieniu militarnym to by była dobra zapora przed jakimiś niespodziankami ze wschodu, a jednocześnie przeciwwaga dla strategicznego partnerstwa niemiecko-rosyjskiego. I trzeba by przekonać administrację amerykańską, że to jest dobre,
A jak przekonać? Właśnie o teraz będę w maju w Ameryce, to spróbuję tam jeszcze raz przekonywać Polonię amerykańską, żeby przynajmniej w tej sprawie jednym głosem przemówiła. Przynajmniej w tej sprawie jednym głosem przemówiła, żeby, krótko mówiąc, doprowadzić krok po kroku do stworzenia polskiego lobby politycznego w Stanach, bo nie ma takiego. Nie ma takiego. A przy Trumpie dobrze jest to zawsze pójść za ciosem, bo Trump był jedynym kandydatem, który w ogóle po polskie głosy się schylił i w ogóle się pofatygował, żeby Polakom coś tam powiedzieć. No to trzeba go tam za słowo trzymać i doradzić mu, czy tam podpowiedzieć mu, czego my byśmy właściwie chcieli od niego. Co nie jest sprzeczne z amerykańskimi interesami, bo on powiedział, że Amerykanie nie chcą niemieckiej hegemonii w Europie. My też nie chcemy. No to to jest jakaś odpowiedź. Tylko u nas są politycy, są środowiska, które powiadają tak, Międzymorze oczywiście, jasne, ale Ukrainę chcą wciągnąć. Ukrainę chcą wciągnąć, to jest ryzyko, bo być może, że Amerykanie by na to poszli. Ale wciągnięcie Ukrainy to jest wojna z Rosją. To jest wojna z Rosją. Otóż myślę, że nie należy zaczynać od pomysłów, które by wciągały Stany Zjednoczone w wojnę z Rosją. Bo Amerykanie mogą na to nie pójść, po prostu powiedzieć, o tak, tak, to takie, o teraz się przekonał Jarosław Kaczyński, który chciał całą Europę wciągnąć, przynajmniej część Europy, wciągnąć w swoją wojnę z Tuskiem. Żeby Tuska wytarzać w smole i w pierzu. Ale oni powiedzieli, my tam do Tuska nic nie mamy. Jak chcesz go tarzać, to go tarzaj, ale bez nas. No i Polska została, że tak powiem, osamotniona na oczach całej Europy. Także trzeba tu o takich rzeczach pamiętać, że trzeba, na czym polegają polskie stosunki ze Stanami Zjednoczonymi. Jeżeli chcemy uzyskiwać jakieś korzyści z tych stosunków, to musimy się nauczyć takiego formułowania polskiego interesu, żeby on był niesprzeczny z amerykańskim. Bo jak będzie sprzeczny, to nic nie ugramy. Musimy tak formułować, żeby to przynajmniej się wydawał niesprzeczny. Prawda? A najlepiej, jakby rzeczywiście był niesprzeczny. Bo tamci nie są też bici w ciemię. To też tam szybko spenetrują prawdę. Więc to wtedy możemy uzyskiwać jakieś... Jak się tego nie nauczymy, to nic. To nic. No to będziemy zbywani błyskotkami, takim, jakim jesteśmy teraz zbywani. Więc to jest to sztuka trudna, ale nie przekraczająca możliwości umysłu ludzkiego. Tylko oczywiście no, w wykonaniu takich jakichś, no nie pana Waszczykowskiego, bo to jest człowiek chyba, którego stanowisko przerosło. No on... Na przykład, no podam taki przykład karygodny. On już po zwycięstwie Trumpa w Stanach Zjednoczonych chwalił się tonem przechwałki. Mówił o tym, że Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Warszawie nie miało żadnych kontaktów ze sztabem wyborczym Donalda Trumpa. Aż nie chciałem mu się wierzyć, że on coś takiego powiedział, ale się przekonałem, że powiedział. To nawet gdyby to była prawda, to już nic nie mówić, przynajmniej się tym nie chwalić. No i rezultat jest jaki? Jaki jest rezultat? Jest konferencja, o teraz niedawno, w Monachium. Uczestniczy w niej prezydent Duda i żaden dygnitarz amerykański nie chciał z nim rozmawiać. Także on rozmawiał z senatorem McCainem. No to nawet trudno to uznać za nagrodę pocieszenia, bo pozycja, że tak powiem, ciężar gatunkowy senatora McCaina w polityce amerykańskiej jest bardzo niewielki. No po prostu nikt nie chciał z nim rozmawiać, bo takie są skutki tego.
że ten się chwalił tym. Tak jakby było czym. No, a mnie, po prostu nie chciałem w to wierzyć, że to prawda, że Ministerstwo Spraw Zagranicznych, największym naszym sojusznikiem, facetem, który może wygrać wybory i być prezydentem Stanów Zjednoczonych, państwa, na które właściwie wszyscy, na które liczymy, że my nie mamy żadnych kontaktów z tym. To po prostu mi się nie chciało zmieścić w głowie, że coś... Ktoś może w ogóle w ten sposób myśleć. No to jeżeli o takich będziemy mieli kierowników polityki, no to, to daleko nie zajedziemy w ten sposób. Panie Sejmszowie, a wracając do naszego podwórka krajowego, co pan sądzi o kadencyjności, czyli takiego pomysłu wymiany powiedzmy prezydentów dużych miast, czy tam... Wie pan, to jest taka, znaczy ja wiem po co to PiS lansuje, żeby sobie, że tak powiem, otworzyć nowe możliwości. Natomiast wydaje mi się, że rządy o długiej kadencji mają swoje zalety. Nie mówię, że jestem przeciwny kadencyjności, ale no jeżeli na przykład ja nie, akurat nie jestem tutaj jakimś znawcą problematyki samorządowej, więc się posłużę takim rządowym przykładem. Powiedzmy, że, znaczy nie powiedzmy, bo to akurat jest robione. Został w 2014 roku rozpoczęty program, 10-letni program modernizacji sił zbrojnych. To dobrze by było z pewnego punktu widzenia, dobrze by było, żeby ten sam człowiek, który ten program zaczął, żeby go dokończył, bo on wiedział, co on chce zrobić. Natomiast jak będzie go wykonywało czterech facetów, to każdy będzie to robił po swojemu i w rezultacie może wyjść z tego coś, czego by nikt nie chciał. Czego by nikt nie chciał, dlatego mówię, rządy o dłuższej kadencji mają swoje zalety. Natomiast oczywiście ja myślę, że to, że nie w tym jest problem. Nie w kadencyjności jest problem. Gdyby to ode mnie zależało, to ja bym zlikwidował pośrednie szczeble samorządu terytorialnego, to znaczy szczebel powiatowy i wojewódzki. To jest kompletnie niepotrzebny. On tylko istnieje, te szczeble istnieją z powodów socjalnych. Żeby żerowisko stworzyć dla zaplecza politycznego. Bez żadnej szkody dla państwa można by to zlikwidować. I ograniczyć uprawnienia władzy publicznej. Bo to nie chodzi o to, że prezydent ma za długą kadencję, tylko że władza publiczna, wszystko jedno, rządowa czy samorządowa, ma zbyt daleko idące uprawnienia wobec obywateli. No podam jeden przykład. Podatek dochodowy. Podatek dochodowy, który tylko z samej konstrukcji swojej powoduje wyposażenie władzy publicznej w uprawnienie, które wcale nie jest konieczne do pozyskiwania dochodów państwowych. Żeby obywatel musiał się przed nimi wyspowiadać, skąd ma pieniądze. To wcale nie jest konieczne do pozyskiwania dochodów państwowych. Można pozyskiwać dochody państwowe i bez tego. I całkiem sprawnie. I bez tego. Więc to jest przykład zbyt daleko idących uprawnień władzy państwowej, władzy publicznej. I chodzi o to, żeby takie niepotrzebne uprawnienia obcinać. Bo to im więcej ma uprawnień władza publiczna, im więcej ona ma swobody, tym mniej my mamy. A to tutaj powinna być, jeśli w ogóle jakiś przechył, to w naszą stronę, a nie w stronę władzy publicznej. I to jest właśnie proste. No, jeżeli upowszechnia się własność publiczna, no to jakim kosztem ona się upowszechnia? Kosztem własności prywatnej. No im większy sektor publiczny, tym mniejszy sektor prywatny. No chyba jasne, prawda? No i jeszcze w dodatku sektor publiczny trzeba zasilać.
A skąd go zasilać? No, drenażem sektora prywatnego. To i mniejszy sektor prywatny, i coraz większe koszty. Więc to oczywiście biurokrację trzeba karmić i tak dalej. Na tym między innymi demokracja polega. Przecież taki Jarosław Kaczyński, czy Grzegorz Schetyna, czy inni, to oni są zakładnikami swojego zaplecza. No, niech je przestanie karmić, to go zdradzą w jednej chwili. Powiedzą tak, no to my idziemy tam, bo on nas wykarmił, tak będziemy żyli. Więc on, jak my to wiemy, to i on tym bardziej to wie. I musi preferować rozwiązania, które powodują zwiększenie synekur w sektorze publicznym, bo jak nie, no ale to my, obywatele, na tym tylko tracą. Tyle tylko, że propaganda im wmawia, że inaczej nie można, bo bez tego to nie można żyć. Ja niedawno byłem w tym, w Radomiu, i tam takie zacne panie mówią, no nie można sprowadzać ochrony zdrowia, to będzie katastrofa, wszyscy poumieramy. Ja mówię, no i tak poumieramy, przecież umierają wszyscy. To co to za różnica? No tak, mówią, ale to umieramy, to tak elegancko, prawda, tam na korytarzu przynajmniej, a tak to... Mówią tak, że głupota ludzka jest nieskończenie wielka. Można ją porównać tylko do cierpliwości boskiej. I tym optymistycznym akcentem... No, może jakieś pytanie ostatnie. Tak, ostatnie pytanie. Łaskawi nasi słuchacze, którzy tutaj wytrzymali 2 godziny. Proszę. Wspomniany już wcześniej tutaj te jednomandatowe okręgi wyborcze. Czy może faktycznie to jest jakaś recepta na... Co? Jednomandatowe okręgi wyborcze? No nie chciałbym tutaj konfundować kolegów, ale wydaje mi się, że zwolennicy jednomandatowych okręgów wyborczych przypisują tej zmianie skutki, których ona nie może za sobą pociągnąć. Nie może za sobą pociągnąć. No jest problemem, rzeczywiście jest problemem reprezentatywność Sejmu. Bo w ustroju republikańskim, no to co ma być? Suwerenem jest naród, prawda? No i od razu się pojawia kwestia, no dobra, ale czyja opinia będzie uznana za opinię narodu? Przecież naród się nie zbiera w jednym miejscu, a nawet jakby się zebrał, no to jeden chce tego, drugi chce tamtego, skaczą sobie do oczu, którą opinię uznać za opinię suwerena. To jest bardzo, bardzo, musimy to wiedzieć na pewno, prawda? No i stąd takie ważne są systemy wyłaniania reprezentacji suwerena, że bo tej opinii to tak, to suweren przemówił, prawda? Roma locuta, causa finita. Dobrze. No i reprezentatywność takich organów przedstawicielskich jest kwestią wielkiej wagi w tej sytuacji, prawda? Bo gdyby, ponieważ w naszej ordynacji wyborczej, jaka u nas obowiązuje, nie ma żadnego minimum frekwencyjnego. Więc gdyby tylko kandydaci poszli do głosowania i na siebie nawzajem zagłosowali, to wybory byłyby ważne. No ale czy jeszcze Sejm w ten sposób wybrany można by uznać za reprezentację suwerena, czy za bandę jakichś uzurpatorów, która po prostu się tu powyznaczała? No to jest zagadnienie polityczne wielkiej wagi. W związku z tym system wyborczy, jakość systemu wyborczego ma duże znaczenie. No i tylko tak, jeżeli chcemy mieć maksymalnie reprezentatywny Sejm, to co to znaczy? Że w Sejmie byłyby reprezentacje każdego kierunku politycznego, jaki jest w społeczeństwie. No to oznacza maksymalna reprezentatywność. No dobra, to by Sejm taki liczył kilkanaście, może nawet ponad 20 różnych klubów, kół poselskich. A ponieważ przy systemie parlamentarno-gabinetowym ważnym zadaniem Sejmu jest stworzenie stabilnej podstawy politycznej dla rządu,
to przy takim rozdrobnionym Sejmie mogło to by być bardzo trudne albo nawet niemożliwe, chyba że podstawowym sposobem rządzenia byłaby korupcja. Panie pośle, nie poparłby pan rządu? No poparłbym, ale co z tego będę miał? A co by pan chciał mieć? No i tak można rządzić. Stoimy zatem, jeżeli chcemy mieć reprezentatywny Sejm, to stoimy wobec bardzo nieprzyjemnej alternatywy, że no dobra, reprezentatywny Sejm, ale to oznacza niestabilne państwo, bo przesilenia rządowe co pół roku, albo nawet i częściej. No to bardzo niebezpieczne, to państwo właściwie się zaczyna nam rozłazić. Jednym słowem, stoimy wobec nieprzyjemnej alternatywy, albo myć ręce, albo myć nogi, bo nie możemy jednego i drugiego mieć, albo tak, albo tak. Czy jest możliwość obejścia tej alternatywy? No jest. Gdyby zrezygnować z systemu parlamentarno-gabinetowego na rzecz systemu prezydenckiego, to może moglibyśmy i myć ręce, i myć nogi, i mieć reprezentatywny Sejm i stabilną władzę wykonawczą. Bo prezydent raz wybrany na pięcioletnią kadencję jest wybrany niezależnie od tego, co tam się w Sejmie dzieje, jak tam się kotłują, prawda? Mamy stabilną władzę, no ale to trzeba zmienić system polityczny państwa z parlamentarno-gabinetowego na prezydencki. I teraz jednomandatowe okręgi wyborcze. No nie chciałbym tu się rozwodzić zbyt długo nad tym, ale z punktu widzenia reprezentatywności parlamentu, no to przyjrzyjmy się parlamentowi brytyjskiemu, który jest przecież wybierany według ordynacji opartej na jednomandatowych okręgach. No to co tam mamy? Dwie partie duże dominują, a reszta albo nie ma żadnej reprezentacji, albo jakieś takie symboliczne bez znaczenia. Więc z punktu widzenia reprezentatywności, jeżeli pan Paweł Kukiz spodziewał się, że będzie większa, to wcale tego nie gwarantuje. Dlatego mówię, że spodziewają się osiągnąć skutki, których chyba nie można osiągnąć przy tym systemie. Sam napisałem jeszcze w 1992 roku, kiedy nikomu się nie śniło o jednomandatowych okręgach wyborczych, znaczy o ruchu JOW-ów, tu napisałem projekt ordynacji wyborczej właśnie oparty na jednomandatowych okręgach, więc wiem, co mówię. Także to jest bardzo, znaczy to wymaga pewnej jednak znajomości rzeczy, funkcjonowania państwa i mechanizmów tego funkcjonowania. Bo jak się tego nie wie, to można zepsuć nawet coś, co jest jakoś jeszcze działa. Dlatego to trzeba dobrze się temu przyjrzeć i dlatego jak na przykład mam taką prelekcję na temat, jakich reform Polska potrzebuje, to właśnie to mówię, bo żeby działać z rozeznaniem. Bo jeśli ktoś na przykład, no nie wiem, chce jeździć na traktorze, no to najpierw musi tam się nauczyć, jak ten traktor funkcjonuje, żeby gdzieś ręki nie wsadził, mu ręki nie urwało. Potem jak to tego, żeby nie, się nie zabił, żeby kogoś nie pozabijał. No, a państwo jest jeszcze bardziej skomplikowanym mechanizmem. A nie wiadomo, dlaczego każdy myśli, że może bez żadnego przygotowania, to tam Lenin mówił, że kucharka może rządzić państwem, może i może, ale o jakie wyniki potem są, prawda? I słyszałem, obiły się o uszy takie historie jak politycy zawodowi. No przecież to już jest, było kuriozum. No a przy jednomandatowych okręgach wyborczych to ludzie mają jakąś tam możliwość jeszcze rozliczenia tego polityka. Przyjeżdża on na powiat, no i dostaje paternostę, że tak powiem. Proszę pana, ja panu powiem tak. Dobrze jest jak no, taki polityk zawodowy, powiedzmy, jak jest zawodowy, bo on na szczeblu państwowym to on ma do czynienia z politykami zawodowymi z innych państw. No i dobrze jest, jak on poziomem profesjonalizmu im dorównuje, bo jak nie, to go wykiwają. To go wykiwają. I z punktu widzenia demokratycznego to nie jest niczym takim strasznym.
Ja bym, jeżeli już, bo ja w ogóle nie jestem ultrasem demokracji, ale jeżeli już byśmy się mieli bawić w to, to moim zdaniem znacznie ważniejsze od, dla obywatela takiego zwykłego, znacznie ważniejsze od tego, kto jest prezydentem państwa, bo on nigdy w życiu się może z prezydentem państwa nie spotkać. I prawdopodobnie większość się przecież nie spotyka z prezydentem państwa, czy z premierem, czy z tam ministrami, czy z posłami nawet. Nie. Natomiast on się spotyka z kim? Z policjantem, z komendantem tu policji, prawda, takim tym, z sędzią, z prokuratorem. A ci nie są wybierani, tylko ci są wyznaczani. O, to właśnie, o tacy powinni być wybierani. Szef prokuratury powinien być wybierany właśnie w wyborach lokalnych tutaj. Prokuratura puszcza złodziei, nie wysłuchują prokuratorzy, co, czy tam policja nie przyjmuje zgłoszeń przestępstwa, prokuratorzy puszczają złodziei i tego. I znaczy obywatele nie odczuwają ich opieki. To znaczy, że to źle funkcjonuje, a to won. Prawda? I tu powinno być przełożenie. Tu. A nie tam prezydenta, nie to. Mówię, prezydent ma do czynienia z innymi prezydentami. I dobrze jest, jak on na równej stopie z nimi rozmawia. Tak samo tam minister czy posłowie. Oni tam są od tego, żeby reprezentowali, dbali o interesy państwa w konfrontacji z takimi samymi wyjadaczami z innych państw. I tutaj poziom profesjonalizmu to nic złego, że polityk zawodowy jest. To jest taki sam zawód jak każdy inny. A dzisiejsza sytuacja sam pan widzi, że nie daje gwarancji, że oni będą... Proszę pana, to jest tylko w moim przekonaniu. Powiem tak, państwa dzielą się na poważne i pozostałe. Czym się różni państwo poważne od pozostałych? Tym, że potrafi zdefiniować swój interes państwowy, jak go raz zdefiniuje, to się go trzyma. Czemu to sprzyja? Otóż jeszcze tym się charakteryzują państwa poważne, bo ja mówię, nie wierzę w ogóle w autentyczność demokracji. To jest tak, żeby tam ludzie myśleli, że tam coś od nich zależy, ale tak naprawdę to tak się mydli oczy. Ważne jest, bo do rządzenia państwem co jest potrzebne? Siła i wiedza. Siła i wiedza. Jedno i drugie mają bezpieczniacy, tajne służby. Oni mają jedno i drugie. Więc mają wszelkie predyspozycje, żeby państwem rządzić. I w państwach poważnych tak właśnie jest. Oni państwami dyskretnie rządzą. Oczywiście tam są, obywatele się tam kotłują i tak dalej, ale to tam... To mam taką, bo opowiadał mi Gisormo kiedyś, zwrócił mi uwagę na to taki właściwie Żyd, ale z polskimi korzeniami, ale Francuz. Zwrócił moją uwagę, że we Francji, w polityce francuskiej, we wszystkich partiach kierownicze stanowiska mają absolwenci tej samej szkoły, École Nationale Administrative. Są koledzy z roku. Po prostu ty będziesz tu, tam, ja będę tam, ale my rządzimy. My rządzimy Francją. I tak jest. I na jakiej zasadzie? No to jest, w każdym państwie musi być ktoś, kto zapewnia ciągłość państwa. Przecież nie ulica zapewnia ciągłość państwa. W państwach o ustroju monarchicznym to jest dynastia, a w państwach o ustroju republikańskim nie ma dynastii. A tu też ktoś musi zapewniać ciągłość państwa. I to jest albo armia, albo tajne służby, albo jedni i drudzy. I nasz problem nie polega na tym, że tu jakiś deficyt demokracji istnieje. Bo to tam nie jest takie wcale ważne. Nasz problem polega na tym, w odróżnieniu od państw poważnych, gdzie tajne służby
dbają o własne państwo, bo wiedzą, że innego nie będą miały. I tu jest, wytwarza się dodatnie sprzężenie zwrotne. Im w lepszej kondycji to państwo będzie, to ich możliwości są, i znaczenie, i tak dalej. Więc dbają. I tam nawet jak kary śmierci nie ma w ustawodawstwie, to tam jest. Kto się wyłamuje, to bez ceregieli żaden rząd tam, żaden sąd tam się tym nie jest wciągany w to, tylko załatwiają, urywają mu łeb i tyle. Więc wszyscy wiedzą i to z pokolenia na pokolenie taki etos się wytwarza. U nas od 1944 roku bezpieka pracuje dla kogo innego. I to jest nasz problem. To. Nie, że tam demokracja, nie, że tam jedno ma. To jest nasz problem. Tego mówię, starych kiejkotów trzeba albo pozabijać, albo przekonać. To PiS może to zmienić? PiS, no nie wiem, czy chce w ogóle. Wie pan, nie wiem, czy chce. Jak się przyjrzałem liście świadków, których zamierza wezwać na przesłuchanie ta komisja, co bada sprawę Amber Gold. I jak zobaczyłem, że nie ma tam ani jednego generała, ani nawet jednego pułkownika, to zrozumiałem, że ona niczego nie wykryje. Że niczego nie wykryje. Ja myślę, że politycy bardzo się boją Kogo się boją? O życie się swoje boją, bo to jednak... No to jak się ktoś boi o życie, to nie... Jest politykiem, wiem, ale, no. Ale rzeczywiście chyba tu jest wyłamanie, tu jest problem. Proszę pana, no mówię, jak ktoś się boi o życie, to niech siedzi w domu. A chociaż, wie pan, najbardziej, statystycznie najbardziej niebezpiecznym miejscem na świecie to jest kuchnia. Najwięcej zabójstw tam się dokonuje, więc nawet i dom nie jest bezpieczny. Jako ekonomista w Państwa Izbie chciałbym zadać ostatnie pytanie, które zawsze mnie mordyje. Przestrzegałem przed nadmiernym zadłużaniem, bo długi Gierka, które wynosiły 26 miliardów, spłacaliśmy 50 lat, nie? A trzeba jeszcze zaznaczyć, że te 26 miliardów w większości poszło na rozwój przemysłu chemicznego. Jeszcze nie spłacaliśmy, nie można tego powiedzieć w czasie przeszłym, bo ten długi z klubu londyńskiego jeszcze spłacamy. O proszę, więc ile będziemy spłacać? 300 miliardów, a to jest też jeszcze ponoć... Nie będziemy spłacać, bo nie spłacamy. Nie spłacamy. Dług publiczny, jak widać na zegarze długu publicznego tam na skrzyżowaniu Alei Jerozolimskiej z Marszałkowską, bo tam tak specjalnie tam nie ma co z przesadną wiarygodnością go traktować, ale no warto się przyjrzeć. Tam on w tej chwili chyba, jak ostatnim razem tam przejeżdżałem, tak rzuciłem okiem, to tak mi się wydawało, że około 5000 zł na sekundę przyrasta ten dług. Na sekundę. Bo tak szybko migają te cyferki, że tak... No to jak tak, jak on przyrasta, znaczy nie spłacamy go. Obsługujemy go tylko. Obsługujemy i... Tutaj teraz spadły koszty obsługi długu publicznego, bo to akurat wiadomo ile, bo to jest w ustawie budżetowej pozycja. Na skutek tego, że rząd przejął, jeszcze rząd pani Kopacz, 130 miliardów złotych z otwartych funduszy emerytalnych, to koszty obsługi długu publicznego znacząco spadły, znaczy mniej więcej o połowę. 35 miliardów złotych w tej chwili, a była dynamika większa, bo w 2012 roku koszty obsługi długu publicznego przekroczyły 43 miliardy złotych, w 2013 50 miliardów złotych, potem spadły do 35, na razie jest 35, no ale to jak te pieniądze się rozejdą, to wrócimy do poprzedniej dynamiki. No i to jest, jeżeli powiedzmy, że tak jak 50 miliardów złotych było w 2013 roku, to podzielić to między 35 milionów obywateli, którzy rzeczywiście mieszkają w Polsce, bo 3 miliony prawie wyjechało, więc to nie ma 38 milionów, tylko około 35, no to jest 1,5 tysiąca na
obywatela na łebka. Czyli pięcioosobowa rodzina, rodzice i troje dzieci, taka niby to docelowa, prawda, to żeby zapewnić reproduktywność społeczeństwa, to musiałaby wydać tylko na obsługę długu publicznego 5 razy 7,5 tysiąca złotych rocznie. No to wyjaśnia, dlaczego tak wielu ludzi nie odczuwa skutków wzrostu gospodarczego, nawet jakby był większy 2 razy niż jest. Nie może tego nawet podtrzymać przez chwilę, musi to natychmiast oddać lichwiarskiej międzynarodówce. Co to znaczy? Ano to znaczy, że rządy, bo to nie tylko nasz rząd to robi, rządy kupują spokój społeczny za cenę wpychania własnych obywateli w coraz głębszą niewolę lichwiarskiej międzynarodówki, bo to jest zależność niewolnicza. Bo istota niewolnictwa polega na tym, że niewolnik musi na swojego pana pracować. To znaczy, co musi? Musi mu oddawać bogactwo, które swoją pracą wytwarza. No to właśnie coraz więcej. I to w gospodarce się liczy nadal to, co się liczyło w czasach Hammurabiego. Ilu kto ma niewolników? Dlaczego taką dobrą reputacją się cieszą rządy rozrzutne, bo im się przypisuje wrażliwość społeczną i tak dalej, a już o tym, że to za cenę niewoli jest coraz głębszej, to już nikt tam w to nie wnika. Nawet niestety zanika refleksja nad tym, czy w ogóle nie powstaje u naszych przywódców moralnych. Mówię o Kościele, bo to refleksja na temat wyzysku ze strony państwa nie istnieje. To tam potępiany jest wyzysk taki tam człowieka przez człowieka. Jak jeden człowiek na drugim leży, no to wtedy go uciska, prawda, wiadomo. Ale państwo jest bardziej bezlitosnym wyzyskiwaczem, bo tu nawet nie tam zwykłemu człowiekowi to tam, nie wiem, do litości się przemówi, tam do tego, tam żonę się przekona, to tam strajk kobiecy jakiś tam urzędzi, a tu urzędnika państwowego to nie przekona żadna siła. On zresztą, jakby go nawet i przekonać, to ze strachu czegoś nie zrobi. Że wyleci z posady. Posadę przecież mam w tej firmie kłamstwa, żelaza i papieru. Jak kiedy ją stracę, kto mnie przyjmie? No to jest ten dylemat egzystencjalny. I dlatego państwo jest najbardziej bezlitosnym wyzyskiwaczem. A tu refleksja na temat wyzysku człowieka przez państwo właśnie nie jest obecna. No. Jeżeli mamy więcej pytań, to jeszcze raz serdecznie dziękuję panu. Dziękuję bardzo. Jednocześnie zapraszam do kupna książek i do wchodzenia na stronę pana Stanisława. Tam jest też możliwość drobnych datków, no oczywiście grubych też, panie Stanisławie. Tak, i oczywiście. Bardzo dziękujemy panu tutaj Krzysztofowi, który z kolegą nagrywa i sugeruje wchodzenie na YouTube, na tą stronę, by można było tam odsłuchać. Jednocześnie, korzystając z okazji, jeszcze raz serdecznie zapraszam na następne spotkania, czyli 20 na spotkanie z księdzem Ciekiewiczem Zaleskim. Być może zwolenników monarchii zapraszam na spotkanie z potomkiem króla polskiego, który no, słyszał pan, panie Stanisławie, że jakby jest jakaś inicjatywa odtworzenia monarchii. Ale potomkiem króla polskiego, którego? Leszczyńskiego. Ach, Stanisław. Tak. Też być może... Miejmy nadzieję, że prawdziwy. No cóż, to taka inicjatywa, ale historyczna. Mamy też serdeczne zaproszenie na ognisko patriotyczne 3 maja o 3, czyli o 15 i o 11 listopada. Jednocześnie jeszcze raz zapraszam na wyjazd na Węgry do naszych bratanków, chociaż tutaj trochę zawiedli mnie dzisiaj przy tym głosowaniu, nie? Natomiast to było do przewidzenia, jak pan Stanisław chyba tutaj... Ja uważam, że bardzo trudno jest wymagać od kogokolwiek, od szefa jakiegoś państwa czy rządu,
żeby poświęcał interes państwowy właściwie dla jakichś prywatnych rozgrywek tam. Nie wiadomo, czemu mają tych służyć. No, to, że Jarosław Kaczyński chce wytarzać smole i spieszy Donalda Tuska, no to niech go tarza, niech go złapie, niech go tarza, natomiast niech nie angażuje całej Europy do tego, bo to nikt się na to nie zgodzi, po prostu nikt na to nie pójdzie. Żaden przytomny człowiek nie, na to nie pójdzie. Mamy też jeszcze zaproszenie na, bo obiecał nam przyjechać pan Płużański, to jest taki człowiek, który historycznie podchodzi do tych spraw związanych z żołnierzami wyklętymi, no, czy tam niezłomnymi, bo tak chyba lepiej byłoby ich nazywać. Miałem osobiście kilku w rodzinie takowych, którzy tam jeden siedział we Wronkach, drugi gdzieś tam w Gdańsku, niestety nie dożyli wolnej Polski, czy tam tak zwanej wolnej Polski, jak to dowcipnie niektórzy nazywają. Natomiast jeden dożył, dostał medal. Pamiętam, że jak to autochtoni na ziemiach odzyskanych dziwili się, co to za czasy przyszły, że bandytom teraz medale dają, nie? No tak to się... Ta historia nieraz tam odwraca, natomiast będąc teraz w Grecji, biegłem sobie z maratonu do Aten, tam te skromne 42 km. I potem oczywiście jako nałogowiec pytałem o te różnego typu samorządy, o różnego typu spostrzeżenia z Grecji i ten dług, który Grecy mają, wcale nie jest taki fikcyjny, o czym świadczy, że niektóre lotniska już przeszły na własność obcego kraju, czy niektóre wyspy też już też przeszły, niestety. No, na razie mówiła nasza złota pani, to nie tak, żartowała. Tak. Miałem okazję być też w Grecji parę lat temu, jak złota pani była chyba w Salonikach, nie? Bo tam, no, bo akurat była ona w Salonikach i tam były takie protesty w porcie, tam trochę niewybrednych haseł na tych portowych tam było afiszach. Wąsy jej domalowały. No, tak. Nie tylko, ale miałem też taką refleksję, że Grecy jakby sami troszeczkę ten bicz na siebie kręcą, bo to przecież państwo tak bogate w turystów, w zabytki, nie? A przy okazji tego maratonu jeszcze miałem trochę sił, więc sobie myślę, a wejdę jeszcze na Olimp, nie? Kurczę, bo miałem ten tanie linie lotnicze, więc czekałem, pojechałem. Otóż się okazuje, że góry w okolicach Olimpu, chociaż tam jest ciepło jeszcze, w morzu się można było kąpać, no ale wyżej już tam leżał śnieg, no bo to już góry. Kurczę, na 5 miesięcy, słuchajcie, są zamknięte wszystkie schroniska. Wyobrażacie sobie, że u nas na przykład na 5 miesięcy były schroniska, no tam są pozamykane wszystkie schroniska, kurczę, na 5 miesięcy. No, szanują się Grecy. Szanują się, tak, także potem można powiedzieć tak. A w Salonikach, tam wtedy jak byłem świadkiem tych strajków, to zauważyłem, że bo nawiedziłem w Istambule, to tam w Istambule chyba 50 statków na rybie stało, żeby dopłynąć do portu, a w Salonikach stał jeden taki chudy węglowiec. Młodzi panowie, jeszcze raz zapraszam serdecznie, dziękuję, że się państwo przyszli i proszę, może gdyby ktoś chciał mieć za autografem książkę, która będzie chyba bezcenna za 50 lat, także to na pamiątkę może naszej wizyty. Zapraszam serdecznie, gdyby ktoś chciał mieć właśnie z podpisem pana Stanisława, to...